Ludzi, od których pożyczyłeś i którzy już Ci nie chcą pożyczyć, bo za dużo pożyczyłeś, traktujesz jako nieistniejący. Nie ma takiej sumy, której byś nie był, nie był w stanie przegrać. Nie musisz nawet wyjść z domu, by przegrać yy, pieniądze całego życia. Pierwsze co myślałem, jak się obudziłem, to że. Dziś nie gram, dziś nie gram, dziś nie gram, dziś nie gram, ale po wyjściu z domu znikało nie i zostawało dziś gram, dziś gram, dziś gram i tak się też działo. Nie, nie tylko pożyczałem, także kradłem. Nigdy nie czułem się dobrze w tym życiu. Uznałem, że winnym za to wszystko jest pan bóg, który mnie nie pilnuje. No to moje dlaczego ty do mnie nie mówisz? Ja robię te wszystkie głupoty, usłyszałem, gdy mówię, nie słuchasz i zbaraniałem. I to był punkt absolutnie przełomowy. Od tej nocy wszystko się zmieniło. Alkohol też uważam za rzecz niezmiernie toksyczną. 100 gram czystego alkoholu to jest prawie gwarantowany mikroudar, który serwujesz. Mało ludzi to wie. Nikt nie każe nam być mądrymi i wolnymi, możemy być głupi i zniewoleni. To jest nasz wybór. Cześć, cześć. Dzień dobry, Ania Pawelec, Skłaniam się Państwu bardzo nisko. Wiem, że wiele z Państwa pytało, czy nadal jestem w przekanale. To ten odcinek jest dowodem na to, że tutaj jestem i dopóki Państwo będą chcieli oglądać rozmowy prowadzone przeze mnie, to cały czas tutaj będę. I na początku wspomnę, że oczywiście możecie nas wspierać na Patronajcie chociażby, ale subskrypcje, łapki w górę i dzwoneczek, tak żebyście wiedzieli, kiedy. Nowe materiały spływają na przekanał. Oczywiście nie jestem tutaj sama z moim gościem wyjątkowym i mogę zdradzić, że kiedy pisałam z zaproszeniem do niego jeszcze w czerwcu pierwszy raz, to nie sądziłam, że we wrześniu będziemy pracować w jednej telewizji. <grym> Rafał Porzeziński. Witam Aniu, witam państwa bardzo serdecznie. Wygodnie? Tak, dosyć wygodnie. To jest w porządku. Ładnie, w ogóle tak ładnie jest tu. Trudno zaparkować, szanowni państwo. Jak kiedyś zaprosi wasania, to zabezpieczcie sobie czas na parkowanie. Ale się udało. Udało się tak. Ile najwięcej przegrałeś w kasynie? Nie mam pojęcia, życie przegrałem w kasynie, ale nigdy nie liczyłem tak, ile w jeden wieczór jesteś w stanie przegrać. Niezależnie, ile byś nie przegrał albo wygrał, to i tak następnego dnia wracałeś, by dograć i przegrać to, co poprzedniego dnia zostało. Jeśli w ogóle była siła, żeby wyrwać swoje ciało z tego miejsca. Pamiętam takie obrazki, że po dwóch prawie dniach siedzenia w kasynie, bo one pracowały wówczas 24 godziny na dobę, tam pewnie dzisiaj też są takie miejsca, wychodząc już na takim totalnym zmęczeniu, zgrany do zera, z wymacywałem gdzieś tam w jakiejś ostatniej kieszeni zwitek banknotów niespodzianych, i nie szedłem do samochodu, by zatankować go, tylko wracałem jak lunatyk z powrotem, by przegrać to, co zostało. Trudno mi powiedzieć, ile, ale nie w ogóle tego bilansowania tego nie ma sensu. Kiedyś na terapii robiłem tak zwany gracz chores, gdzie próbowałem to wszystko zliczyć. Wyszły tak nieprawdopodobne sumy, że uznałem, że to niemożliwe, ale no niestety hazardziści mają to do siebie, że są w stanie znaleźć pieniądze zawsze na grę, obojętnie jak bardzo już są zadłużeni. Jest to straszny nauk. Czy bardzo... też byłeś zadłużony? No pewnie. Zresztą, dzisiaj ktoś nie jest zadłużony, wszyscy jesteśmy w kredytach, więc ja myślę, że to też jest forma hazardu to życie ponad stan, które dzisiaj, myślę, jest, cechuje bardzo wiele osób tej cywilizacji zachodu. I w ogóle z podziwem patrzę na tych, którzy jakoś są w stanie zdecydować się na życie bez żadnych pożyczek. Bardzo podziwiam, nie potrafię tego nadal, chociaż staram się unikać, myślę, że coraz skuteczniej ryzykownych inwestycji i takiego głupiego. Wydawania. Natomiast no, jest to na pewno też forma jakiejś gry, która, którą świat z nami prowadzi, że staćcie na wszystko, kup lepsze, kup nowsze i łapiemy się niestety na to. Według mnie to jest też forma hazardu wcale nie miękkiego, jeśli doprowadza do e, dramatów w chwili, gdy tam jakiś kryzys ten czy inny nas dotknie i nagle nie możemy sobie pozwolić na to, czym się. Otaczaliśmy dotychczas. Powstały zresztą mitingi w Warszawie dla uzależnionych od kredytów, co myślę bardzo pożyteczną rzeczą jest. Ale skoro pożyczałeś od kogoś, to miałeś problemy z tym, żeby oddać? W ogóle o tym się nie myśli, jak jesteś uzależniony, to w ogóle o oddawaniu nie myślisz, myślisz tylko od kogo pożyczyć kolejną porcję na następną grę. Ja dosyć dobrze zarabiałem wówczas, więc to była dla mnie taka iluzja, że jakoś ogarniam. Była to bzdura oczywiście, bo niezależnie ile bym nie zarobił, i tak wydawałem więcej, no właśnie, na ową grę, ale naprawdę nie jest zmartwieniem oddawanie długów. To jest po prostu ludzi, od których pożyczyłeś i którzy już ci nie chcą pożyczyć, bo za dużo pożyczyłeś, traktujesz jako nieistniejących, jak nie, nieczynny bankom. A interesują cię te bankomaty, które są czynne. Oczywiście zdarzały się osoby, które bardzo nastawały na to, żeby zwrócić im pieniądze. Wówczas z wielką łachą i niechęcią tam się te pieniądze skądś kombinowało. To słowo kombinowało było bardzo adekwatne, bo trudno było mówić tutaj o zarabianiu, bo zarabiasz zawsze x, nawet jak... Zarabiasz naprawdę dużo, jak piłkarze na przykład, czy artyści, którzy zarabiają krocie, ale też są w stanie wszystko przegrać w kasynach. Nie ma takiej sumy, której byś nie był, nie był w stanie przegrać i w ogóle teraz te obecne czasy, bo warto zaznaczyć, że od 20, jak dobrze pójdzie, 3 lat we wrześniu, pod koniec września, nie jestem w żaden sposób czynnym hazardzistą i nie uprawiam hazardu w ogóle, nie tykam się, mijam szerokim łukiem, nie ciągnie mnie i nie, nie, nie wołam. Natomiast chcę zaznaczyć, że dziś osoba, która wpadnie w ten nauk, jest w dużo gorszej sytuacji niż ja byłem w tym 2000 czy 90 latach sytuacji, bo naprawdę nie musisz mieć ani garnituru dzisiaj, ani w ogóle nie musisz nawet wyjść z domu, by przegrać pieniądze całego życia, a nawet kilku żyć, bo wszystko jest tylko kwestią tego, czy masz kartę kredytową z otwartym jakimś linią kredytową, bo w, każdym, w każdej chwili jestem w stanie, myślę, nawet dziś znaleźć taką stronę, gdzie możesz zagrać o bardzo wysokie stawki, z bardzo poważnymi no, przestępcami często i nie, nie wykaraskać się tych z długów, nie musisz wychodzić z łóżka, nie musisz wychodzić z piżam, nawet nie musisz mieć piżamy, wystarczy, że masz kartę kredytową i łącze internetowe i hazard do ciebie sam przychodzi. A kiedy pierwszy raz poszedłeś do kasyna? Z, tych, z tych rzeczy, które takie na pewno mam w pamięci zapisanych, to był to mój wyjazd do Szwecji, bo pojechałem tam zarabiać na swój pierwszy samochód w trzeciej klasie liceum. Cervantesa pozdrawiam bardzo wszystkich kolegów z, i koleżanki, zwłaszcza koleżanki i kolegów z klasy, że za, zbierałem tu ruskawki przez miesiąc. To była naprawdę ciężka praca, mimo że wydaje się, że zbiory to coś przyjemnego. No i z radością siadłem na prom Pomerania, wracając do Warszawy z bardzo pokaźną kwotą, pra, blisko tysiąc dolarów chyba miałem. Co, co było wtedy niebotyczną kwotą i mówimy o roku 88. i wówczas y, miałem tak naprawdę y, no świadomość, że stać mnie już i na samochód i nawet na wakacji kawałek. I tak się złożyło, że na tym promie było właśnie kasyno, poszedłem do niego, y, takie klasyczne kasyno z, y, jak to na statkach wycieczkowych, czyli blackjack, ruletka. No i usiadłem właśnie przy ruletce i spędziłem tam cały ten rejs. I gdy schodziłem ze statku, miałem zamiast tych 900 tysiąca dolarów, grubo ponad 2000. Więc wydawało mi się, że znalazłem sposób na życie i tak będę zarabiał. No, było to bardzo niefortunne założenie i skrajnie nieprawdziwe. No ale człowiek nie uzależnia się od jednego razu. Skąd to wiesz? Nie wiem, domyślam się. Myślę, że jest to możliwe. Znam heroinistów, którzy uzależnili się po pierwszym strzale. I ale tak u ciebie było wyglądało. podobnie, że ten pierwszy raz wpłynął już? Ja nie wiem, w którym momencie pojawiło się uzależnienie, ale na pewno od razu pojawiła się dzika przyjemność, frajda. Jedna z takich bardzo znanych hazardzistek, pani Chmielewska, autorka wielu wspaniałych powieści kryminalnych, mówiła, że dziwni jesteście, że oczekujecie. Mówiła do ludzi, którzy nie wiedzą, czym jest hazard. Że czas spędzony w kasynie ma zaowocować jakąś wygraną. My tam nie chodzimy po to, żeby wygrać, tylko żeby cieszyć się grą. I ja cieszyłem się grą na dużo przed tym zagraniem w kasynie na, na tej owej Pomerani. Bo no, dziecka, jedną z najprzyjemniejszych dla mnie z form spędzenia czasu były karty. I jakieś gry, bardzo szybko zacząłem grać w bridge, a wcześniej w jakieś takie gierki, typu 3-5-8, może Państwo znają. I to było no, dla mnie zawsze ważne i to, zawsze takie atrakcyjne, krę kręcące i też powodujące, że miałem lepsze samopoczucie. No i bardzo zależało mi na tym, żeby wygrać, więc można powiedzieć, że byłem od gry uzależniony, a hazard pojawił się jakby przy okazji. I ile miałeś wtedy lat? Kiedy? Kiedy pojawił się hazard? Wtedy, no, jak wracając ze Szwecji, miałem 18 lat, Świe... niecałe chyba, więc no, świeżo po zrobieniu prawa jazdy, chyba wtedy można było od 17 roku życia, więc byłem, zaraz to był, no tak, po 18, bo to był sierpień, więc tak, miałem 18 lat i jeden miesiąc. Czy już mogłeś do kasyna wejść? Tak, pod warunkiem, że miałem eleganckie ubranie, niesportowe buty. Wtedy można było wchodzić do kasyna i skorzystałem z tego pełnymi garściami. Dosyć szybko podjąłem pracę i ona się zaczęła. No, najpierw, nie w jakichś tam w wielkich stawkach, ale pamiętam, że pierwszą moim pracą była radiowa trójka. To wówczas, gdy pracowałem w radiowej trójce, było, no, ten, ta choroba się rozwijała, ale myślę, że jeszcze nie była tak destrukcyjna, jak to się stało trzy lata później. Kiedy też pojawiły się większe pieniądze w moim życiu zawodowym. No, pierwszy etat w Radiu Z, w program w Kanał Plus, masę imprez, które prowadziłem, jakieś dyskoteki, które tam z Michałem Figur Razem graliśmy w stodole. Wszystko to było bardzo kasogenne, ale tak naprawdę wszystkie pieniądze szły na ten nauk oprócz niezbędnych zakupów, jakie wtedy widziałem, czyli tam część benzyna i papierosy. I czy to wyglądało tak, że ty codziennie chodziłeś do kasyna? Różnie bywało, ale bardzo pragnąłem pójść codziennie. Na pewnym etapie mojego życia to się robiło tak, że pierwsze, co myślałem, jak się obudziłem, to że Dziś nie gram, dziś nie gram, dziś nie gram, dziś nie gram, ale po wyjściu z domu znikało nie i zostawało, dziś gram, dziś gram, dziś gram i tak się też działo. Bardzo wiele ważnych ży życiowych sytuacji, jak nie wiem, tam kończący egzamin, jakieś tam kursy czy randka z osobą, którą wtedy wydawało mi się, że bardzo dla mnie ważna. Byłem w stanie nie tylko jakby spóźnić się, ale w ogóle uznać za niebyłe, jeśli trafiałem do kasyna. Tak, fajnie są te pomyślane kasyny, naprawdę mądrze to jest zrobione, to czy mądrze diabelsko przez osoby, które konstruują te jaskinie, że tam właściwie nie ma upływu czasu, zagarnie istnieją, wszystkie okna są zasłonięte, jest cały czas non -stop ta sama pora, jest miła muzyczka, która gdzieś tam sączy, jak jesteś stałym klientem, to są też darmowe drinki, i to wszystko wpływa na takie poczucie bycia w, poza światem, w zawieszeniu jakimś takim, które no usypia, to znaczy daje taką, takie poczucie bezpieczeństwa i też to, co charakterystyczne, w prawdziwy hazardzista nie cierpi towarzystwa, to czyli chce być z tym swoją chorobą sam i to jest też bardzo, bardzo niebezpieczne i być może to Państwa zdziwi, zwłaszcza osoby, które, dla których to jest jakiś egzotyczny nauk, to naprawdę nie trzeba żadnych dodatkowych środków zmieniających świadomość, jak wspomniany alkohol, czy narkotyki, czy jakieś inne pospomagaccze, by w wyniku tego strzału dopaminowego, który pojawia się podczas gry, utracić film, czyli jakby stracić kontakt z rzeczywistością. Czy jesteś ciałem, działasz, mówisz nawet, a na pewno wydajesz pieniądze, a nie pamiętasz nic. Po prostu jest urwany film. To takie rzeczy też mi się zdarzały. Nie często, ale takich epizodów parę było. A czy twoi bliscy, czy osoby z pracy, które miały z Tobą naj, największy kontakt, czy zauważały to, że Ty wpadasz w nauk? Hmm, czy Na jakim etapie moi rodzice zauważyli, że wpadłem w nauk? Myślę, że po prostu wtedy, kiedy się przyznałem do tego. I A pożyczałeś od nich pieniądze? Yy, nie, nie tylko pożyczałem, także kradłem, więc to naprawdę był taki no bardzo toksyczna yy, sytuacja. Wielokrotnie, wielokrotnie ratowali mnie finansowo i pewnie zgodnie ze sztuką było. Ale wiedzieli na co? Z jakiego powodu cię ratują? Zwykle mówiłem, że grozi mi jakieś potworne niebezpieczeństwo. Czasami to była prawda, rzadziej częściej nie. <laughs> Miałem dosyć duże grono tak zwanych przyjaciół, albo kumpli, albo ludzi także zamożnych, którzy, dla których pożyczenie mi jakiejś tam drobnej kwoty nie stanowiło problemu I ten krąg był na tyle duży, że, że rzeczywiście ten problem długo udawało się ukrywać. W ogóle z hazardem jest tak, że rzeczywiście jest to nauk, który jest dosyć trudno rozpoznawalny, bo brak pieniędzy jest bardzo łatwo wytłumaczyć na różne sposoby, a zazwyczaj hazardista, zwłaszcza taki, który grał w tym starym stylu, czyli w kasynach, no nie wygląda źle, raczej znaczy wygląda dobrze. No James Bond wstrząśnięty, niezmieszany, wstał, wszedł, wyszedł i tak dalej, więc. Dobrze ubrany, nie śmierdzi, generalnie jest. Nie trzęsą okay. mu się ręce? Trzęsą. trzęsą. No, niestety ręce się trzęsą, nie, nie na pierwszym etapie, ale po jakimś czasie. Ja pamiętam, że za każdym razem, kiedy brałem rękę przed siebie, to mi palce latały. Nie wiem, z czego to wynika. Szczerze mówiąc, nigdy nie, nie badałem tego neurologicznie ani w inny sposób, ale tak, trzęsienie rąk jednak pojawia się u hazardzisty, Nie na pierwszym etapie uzależnienia, ale później. Zdecydowanie tak. Pewnie jakieś nerwo złącza, nie wiem, akurat się na tym nie znam, nie chcę się wymądrzeć, Więc rodzice no, zauważyli pewnie wtedy, kiedy im to powiedziałem. Byli zaskoczeni? No byli zrozpaczeni, zrozpaczeni. To był bardzo duży cios, myślę. Tym bardziej, że oboje są kwintesencją uczciwości. Można powiedzieć, że najuczciwsi ludzie, jakich poznałem w życiu, o których mam pewność, że są tacy, to właśnie moi rodzice do tego stopnia, że lubię mówić, że jak tata ma, który jest, no, pracuje, jako elektromonter pracował całe życie i nadal pracuje, co bardzo jest niesamowite, bo jest już człowiekiem bardzo w sile wieku, a ciągle uwielbia pracę, kochają. i on jak na przykład trzeba za coś zapłacić tam, nie wiem, 170 złotych, że taka jest w cenniku, no to on weźmie 135. Nie? Tak, i tak, taką ma tendencję. więc To zostawisz na miarę. <laughs> mając świadomość, że jest tak e, ciężko zarabiać za na, 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 na życie, żerować na nich, w momencie kiedy ja naprawdę miałem dobrą pracę i w sumie nie żadnych zobowiązań. No mieszkanie, bo wyprowadziłem się no właściwie wtedy mniej więcej do no 18 roku życia i mieszkałem sam, ale to było na pewno czymś, no potwornym. Tak? dzisiaj na to patrzę, no to są rzeczy, jak to się mówi, w duchu kroków prawie nie do zadośćuczynienia, ale. No, byli zrozpaczeni, zresztą próbowali pomóc mi znaleźć jakąś pomoc w tym problemie. Dosyć szybko trafiłem do dr Lubomiry Szafden, która jest do dziś, myślę, taką najbardziej chyba rozpoznawalną nestorką leczenia uzależnienia od hazardu. Chyba pierwszą w ogóle kobietą, która się zajęła tym problemem specyficznie. A kiedy ty odkryłeś, że ty tracisz nad tym kontrolę, że no. poczułeś, że to już cię przerasta? Bo często jest tak, osoby z uzależnieniami opowiadają, że muszą sięgnąć dna, żeby dopiero móc wychodzić. Czy ty sięgnąłeś tego dnia, czy wcześniej się zorientowałeś, że... No wiesz, każdy ma jakiś swoją definicję dna. Myślę, że to, że Zmarnowałem tak wiele lat, tak wiele okazji, tak wiele szans na rozwój. To był swoiste dno. No nie, 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 nie dopuściłem się żadnego aktu przemocy, żeby zdobyć pieniądze na, na grę. Ale I... samo to, że kradłeś. Rodzicom. Tak, tak, rodzicom. To, to, to na pewno było dno, jakiś rodzaj dna, ale jeszcze nie ostatecznego. To w ogóle dziwne, bo jakby ta cała historia, swój punkt zwrotny, nie w momencie, kiedy miałem jakieś straszne długi czy jakieś coś mi groziło, tylko wiesz, poczułem coś zdumiewająco dziwnego i mówię o tym momencie jako o swoim dnie, że ja zorientowałem się, że moje życie się zaczęło. To był punkt zwrotny w, mojego, w mojej, mojej historii, że przestałem myśleć, że ono się tam kiedyś zacznie. Nie? Jak, jak skończę studia, jak znajdę wspaniałą kobietę. Jak I może coś się wygrasz wydarzy. już tę sumę, którą byś chciał? Yy, raczej nie myślałem o, o sumie jako o punkcie zwrotnym. Oczywiście jest taka iluzja przez jakiś czas, że jak już wreszcie wygram, pospłacę te wszystkie długi, za zadośćuczynię. No bo to mnie ciekawi. Na karmie głodujących w Etiopii. Po co się gra? Oprócz tego, że no, nie wiem. dopamina, się no. nakręca. A po co się pije? A no, po co się cipa. No zawsze uzależnienie jest trochę, tak mi się wydaje, jakby ucieczką od siebie. Ucieczką od siebie, tak. zakryciem jakiegoś braku w nas. Tak, niezgody na siebie. To, I, to, I trudno to... mi dociec, jaki był powód, dla którego uciekałem. To, że Bo ty ży... pochodzisz z dobrego domu. Ewidentnie z domu, w którym mieszkają dobrzy ludzie. Tak bym powiedział, i zawsze mieszkali. Moi oboje rodzice są wierzący: moja siostra bardzo, moja babcia, jak najbardziej. W ogóle Kościół był, miał ważne miejsce w naszym Pan Bóg miał najważniejsze miejsce w rodzinie. Więc rzeczywiście trudno dociec, co takiego sprawiło, że postanowiłem iść drogą na skróty, która była głupia, wyniszczająca. Może z podróż życia, którą tam odbyłem właśnie tuż przed tym wyjazdem do Szwecji, gdzie na zaproszenie mojego wujostwa i kuzyna pojechałem do Stanów i Kanady w roku 87, kiedy tutaj była siermięga, szarżyzna totalna. Ja byłem wtedy punkiem, miałem kapelę punkową i w ogóle taki byłem rock rollowiec. I tam nagle zobaczyłem ten kolorowy świat Ameryki, która ma wszystko. Waszyngton, Nowy Jork, Chicago, Toronto, Montreal, no w ogóle Boston, gdzie ja, No po prostu przez dwa miesiące jeździłem po najcudowniejszych zakątkach, jak mi się wtedy wydawało, No dzisiaj świata. to nas zachwyca, co powiedzieć Tak, no, no wtedy to, było, to był szok temu. kulturowy totalny. I wróciwszy tutaj, do tej starej rzeczywistości, do tej, no nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze tak rok 87, ale... No, ja jestem z 92. Superbiście. No, że... Ci rodziców. Szaro-bure obydwa. W 92 zdawałem maturę, więc tam miałem naprawdę o taką no głęboką, głębokie poczucie niesprawiedliwości i chciałem te Stany natychmiast mieć tu. I myślę, że hazard nie twierdzę, że tak było na pewno, ale że on się pojawił też po to, żeby przyspieszyć ten bo nie, nie jest nic niczym złym pragnąć rzeczy pięknych dla siebie. Nie? To, to nie jest nic takiego bardzo złego, jeśli to nie odrywa nas od rzeczy najważniejszych. Nie? Dobre samochody, piękne domy, podróże dookoła świata. Super, można mieć takie marzenia, ale jeżeli chce się to mieć od razu i bez pracy, no to pojawia się problem. A u Ciebie był problem z chodzeniem do kasyna, czy jeszcze jakieś wchodziły w to gry, yes. obstawianie meczy może. Też, słuchaj, akurat z, ze wszystkim innym miałem problem oprócz chodzenia do kasyna. To akurat, żeby nie był żaden problem, to uwielbiałem ten stan. Jakieś tam się pojawiały różne inne. Grałem w karty, gdzieś popadło i także na pieniądze. Na wyścigach chyba nawet byłem parę razy, nie jakoś na, nałogowo, no ale tak, ale głównie to były kasyna. I w ogóle takie. A w Bilard grałem też na pieniądze, i wtedy to było bardzo modne. W ogóle Bilardy wjechały do Warszawy na dużej petardzie i wszyscy grali w Bilard, więc. Starzało mi się, nie mając jakichś super umiejętności, ale taką determinację, złości, Oczywiście nie mały pieniądze, zarówno wygrywać, jak i przegrywać przy stole billardowym. Więc różne formy hazardu. Nie było to ważne, tak naprawdę, co to było. Oczywiście najfajniejszy był poker, ale cała reszta też się liczyła. A jak ty o sobie myślałeś? Bo często alkoholicy mówią, właśnie jak wytrzeźwieją, mhm. że sobą gardzą, że znowu ten alkohol. A ty w sumie, jak mówiłeś, że dobrze wyglądałeś, bo do kasyna się chodziło dobrze ubranym, to ty po takiej nocce czy całym dniu w kasynie, co ty o sobie myślałeś wtedy? Słuchaj, ja zawsze byłem człowiekiem głęboko, choć nie praktykującym na pewnym etapie, jednak świadomym tego, że jest Bóg. Więc nigdy nie czułem się dobrze w tym życiu. Ten życie hazardzisty nigdy nie sprawiało mi radości wewnętrznej. To był zawsze głębokie poczucie winy, która no, była oczywiście usypiana tą adrenaliną, tym, tym zamieszaniem, imprezami. Wiesz, no, należałem do ludzi, którzy woleli imprezować niż spać ewidentnie, i no, jakoś to się dawało zgłuszyć, ale z całą pewnością nie był to, nigdy bym nie powiedział, że to był okres szczęśliwy. Bo do lustra mi się patrzyło bardzo ciężko. A ty to... cały czas w tym okresie pracowałeś w mediach? Tak, tak. Od, od, całe życie właściwie od matury pracuję w mediach, gdyby nie przerwanie. I to z... naprawdę wtedy, no Radio Z to była wtedy największe radio. To w ogóle biliśmy na, na głowę jedynkę, a RMF-ka dopiero raczkowała, więc no kurczę, Pana Boga za nogi, nie? Pierwszy etat, w ogóle super. A własna audycja, nie? A nie Czyli... wystarczała ci ta adrenalina w radiu, no bo same media są, można powiedzieć, stresujące, stresogenne, tak? Nie za... miałem, nie miałem stresu mhm. wielkiego związanego z anteną. A oczywiście to było karmiące i sycące i lubiłem tę ten, 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 ten świadomość, że mam legitymację Radia Z w kieszeni, to bardzo to było fajne i super się też... Nobilitujące. No Nobilitujące, najpierw to bardzo kontakty z dziewczynami i w ogóle pod każdym względem było fajne, ale nawet prowadząc audycje, a prowadziłem bardzo takie, bym powiedział, ważne audycje, dlatego że one polegały na tym, że rozmawiałem z ludźmi, bo to były nocne audycje, z ludźmi o ich problemach życiowych. Będąc człowiekiem skrajnie nieprzygotowanym do tego, by komukolwiek cokolwiek mądrego poradzić, jednak nie wiem za jaką sprawą, pewnie ta łatwość lepienia słów sprawiła, że rzeczywiście dzwonili ludzie z potężnymi problemami, tam jakiś rozwód, jakiś dramat, strata pracy, śmierć kogoś bliskiego. I ty I te... odpowiadałeś na to, czy się siedziałeś z ekspertem jakimś? Nie, nie, żadnego eksperta nie było, A, byłem czyli... ja i ludzie i to było naprawdę coś nawet zdumiewająco sycącego I... ale nawet podczas tych najbardziej newralgicznych rozmów, które no, naprawdę tam kwestia samobójstwa, walczyliśmy kiedyś na antenie o życie człowieka, który koniec końców uznał, że chce żyć. i Co, co było, no, no, no trudno sobie wyobrazić coś bardziej satysfakcjonującego dla osoby, która pracuje w mediach, mówiąc jednocześnie o, nie tam o polityce, sporcie, kulturze, tylko właśnie o człowieczeństwie. I nawet po takich wydarzeniach, no jednak ten nauk brał górę i jak niewolnik szedłem do tych kasen, zanosić te pieniądze zarobione i niezarobione, wykombinowane i, i, i nie wiem, ukradzione. To były rzeczy, no dziś jestem no świadom tego, że choroba tak działa, i że to stosunkowo trudno mi się zidentyfikować z taką, takim terminem, który się nazywa, że świat iluzji i zaprzeczeń, bo ja zdawałem sobie sprawę, że ja żyję w złu i te wyrzuty sumienia mi ciążyły ogromnie, ale ciągle myślałem, tak jak zacząłem ci odpowiadać na Twoje pytanie o moje dno. Że moje życie się kiedyś zacznie. I nagle, którejś nocy, doszło do tego, że ja zdałem sobie sprawę, że się wcale nie zacznie, że to jest to życie właśnie. Że ono trwa, nie będzie żadnego innego i co z nim zrobię, jest w moich rękach. I, i, i to był punkt absolutnie przełomowy. Od tamtej nocy wszystko się zmieniło. Co się zmieniło tamtej nocy? Jak wyglądała ta noc? Wróciłem po, właśnie po nocnym dyżurze. Trzeźwy, dodam. Oczywiście zmęczony, i, i miałem taką w sobie niezgodę na to, w jakim punkcie życia jestem. Na te nałogi, na te niemoce, na te studia, które się ślimaczą, bo tam tu zawaliłem, tam zawaliłem. I uznałem, że winnym za to wszystko jest Pan Bóg, który mnie nie pilnuje. Czyli znalazłem winnego. Ta świadomość, że moje życie ucieka, to była Jego wina. I powiedziałem tak na głos, no? dlaczego ty do mnie nie mówisz, gdy ja robię te wszystkie głupoty? Mniej więcej tak brzmiało to zdanie wypowiedziane wówczas. No i on odpowiedział. To była odpowiedź dokładnie tak, jakbyś ty mi teraz coś powiedziała. Znaczy nie, nie dokładnie jak ty, bo to był męski baryton, głęboki głos, który udzielił mi odpowiedzi bardzo celnej. No to moje, dlaczego ty do mnie nie mówisz? Gdy ja robię te wszystkie głupoty, usłyszałem... Gdy mówię, nie słuchasz. I zbaraniałem. Po świat mi się zawirował. Mówię, kurde, co to jest? Nie? Może jakiś flashback potrawię? Nie, coś. Natychmiast próbowałem jakieś racjonalne wytłumaczenie, skąd ja słyszę ten głos, czy nie zwariowałem. No i miałem masę innych różnych pytań, które tam próbowałem zadać. I jakieś je werbalizowałem, i ten głos wewnętrzny albo zewnętrzny trudno mi jest to nazwać. Na pewno nie płynął to ze mnie, bo był z, no nieskończony nieskończonej, nieprzeliczalnej w ogóle wartości mądrzejszy i większy niż to, co bym w stanie był w głowie wykombinować. Odpowiadał mi z miłością, bardzo konkretnie, krótko, ale ja po tej rozmowie poczułem się chciany. Wiesz, chciany i taki w sumie ważny, cenny, cenny. I to była bardzo dziwna noc, bo w wyniku tego doświadczenia, no naprawdę, spłakałem się jak, jak dziecko. Po raz pierwszy zmówiłem wówczas Ojcze Nasz świadom tego, co mówię, bo klęcząc w tym swoim pokoiku i mówiąc tą modlitwę. Zorientowałem się, że ona jest, przyznamy ją wszyscy. Nie? Prawie każdy, myślę, w Polsce znał i czy nasz na wyrywki w środku nocy obudzony. Ja też ją znałem doskonale. Byłem ministrantem przez lata, Lubi lubiłem w ogóle liturgię. Pismo święte też nie było mi obce, więc miałem świadomość, że tą modlitwę dyktował Jezus, ale zorientowałem się, że ona jest kompletnie nieprzystająca do tego, kim ja jestem. Już pierwsze słowo ojcze, to już mi się kłóciło, bo ja w ogóle tak nie myślałem o Bogu. Ja wtedy byłem na etapie myślenia. Jezus, okej. Okay, to był mój taki mniej więcej poziom relacji. Jest w porządku. Zwłaszcza jak się nie wtrąca w moje sprawy, ale jest okej. Okay. Ale ojcze, nasz w dodatku, czyli ja i inni mamy tego samego ojca, to było bardzo trudne do przyjęcia. I dalej ta modlitwa była jeszcze bardziej wymagająca. Bądź wola twoja, ten fragment pokazał mi, jak bardzo jestem daleko od tego, nie? że moja samowola, swawola się liczy, a nie, nie jakaś jego wola. Nie? Albo fragment, który dzisiaj powtarzam z taką nadzieją, że, że to się stanie, czyli chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, czyli żeby nie zabrakło na te najważniejsze potrzeby. Wówczas był jakąś abstrakcją w ogóle. O chleb? Nigdy nie byłem głodny w życiu, więc kto by się modlił o chleb? O miliony dolarów, podróże dookoła świata, najpiękniejsze modelki wszechczasów, nie? szybkie samochody. To mógłbym ewentualnie prosić, ale chleb na jeden dzień? To było bardzo trudne. I potem jest ten moment, który mówi o tym, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A ja bardzo łatwo przypisywałem innym źródło z moich porażek, mimo że miałem świadomość swojej grzeszności, upadku, nawet nałogu. Ale lubiłem szukać jakiejś krzywdy, którą bym mógł usprawiedliwić swoje zachowania, i, no i ten fragment mi uzmysłowił, że ja, powtarzając Ojczyzny Nasz, no, skazuję się na śmierć. No, odpuść mi moje winy, jak ja odpuszczam, a ja nie odpuszczałem. To był bardzo przełomowy moment, i no, spłakałem się strasznie po tej ojczynasz Nasz, i byłem świadom tego, że ja w zasadzie nie mam nic, co mógłbym zaproponować Panu Bogu a bardzo bym chciał należeć do tej drużyny. Znaczy, takie miałem marzenie, żeby to Ojcze Nasz była moją modlitwą w pełnym tego słowa znaczeniu. Żeby ona oddawało to, co ja czuję, myślę, chcę, czego pragnę, za czym tęsknię. I e, mówię, kurczę, co mógłbym zrobić? Jak cię przekupić, żeby to, żeby, to było, żeby to było zgodne? Przecież ja nic nie mam. I doszło do mnie, że jednak mam. Mam bardzo konkretną rzecz, czyli mam ten hazard, który stanowi pewnie z 70% mojego życia. Jeśli chodzi o myślenie, to może nawet więcej. I że ja mogę to oddać. No i tak, inne tam jeszcze no te, 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 te trawki i tak dalej. I, i Właśnie, bo tutaj nie wspomnieliśmy, że ty też e, tak, Eksperymentowałem. Nie hmm? wiem, czy byłem uzależniony. Trudno mi powiedzieć. Ale był taki moment, że... to szło w parze że... razem? Hazard i narkotyki? Tak, tak. Ale oczywiście zawsze ważniejsza była gra niż, niż tam niż panie, niż panie jakieś. Ale... No ale tak, miałem słabość. Tak? To, 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 to alkohol nigdy mnie nie pociągał jakoś. Może dlatego, że strasznie głupio się zachowywałem po nim i same kłopoty były z tego. A, a trawa była w kul, uspokajała i fajnie było. Y oczywiście dziś na to patrzę inaczej i nie uważam, żeby były bezpieczne y dawki narkotyków. Jestem mm, zdecydowanie przeciwnikiem jakiegokolwiek eksperymentowania. Zresztą nie tylko z narkotykami legalnymi, także nielegalnymi, ale także z legalnymi. Także alkohol też uważam za rzecz niezmiernie toksyczną. Ile miałeś lat, kiedy nastąpiła ta, ta noc w zasadzie? E, już ci mówię. Muszę to policzyć. 97 rok, czyli 97 rok. Jeśli be... <coughs> <You were> <coughs> nie. Nie, to była zaraz. Ale i dobrze, ty? wtedy, żonaty? Nie, 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 zupełnie. Ja się nie nadawałem do małżeństwa żadnego wtedy spokój. To, to w ogóle nie wchodziło w grę. Zabawa, 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 jakie tam małżeństwo. Natomiast. Y no, czekaj. No, tak, chyba 90. -ty. Wiesz, że mam problem z, z ustaleniem tej daty. Na pewno to było pod koniec, przed Wielkanocą. Albo 97, albo 98, któryś z tych lat. Czyli. Mniej więcej po siedmiu latach no, ostrego uprawiania hazardu, no, tak liczę lekko. No, rodziłem się w 73, więc miałem 23, tak? Już nie, 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 nie chcę kłamać, <grybuj> <grybuj> Jaku, jakoś, jakoś tak. No. Ale to dosyć młodo, cały czas ty byłeś młodym człowiekiem. Nadal jestem. No, oczywiście, że tak, ale jakby patrząc wstecz, tak 23 lata, no to nadal jeszcze dzieciak. No ale już zdążył na, na, na rozrabiecz. No tak, tak. Myślę, że to, to znaczy byłem na pewno najmłodszy na tych mitingach, bo ja zacząłem chodzić na mitingi hazardistów. No właśnie, bo o to chcę zapytać, bo ty mamy tę noc, mhm. która niewątpliwie e, związana jest też z twoją wiarą w Pana Boga. Ale, yy... W tym, że zechciał mi odpowiedzieć i pociągnął za sobą. Zacząłem od tamtej nocy chodzić codziennie do kościoła w co Codziennie. Ale Pan Bóg też daje, oczywiście sam działa, dając nam konkretne narzędzia. Słuchaj, nie miałem żadnego narzędzia oprócz codziennej mszy i codziennego różańca. To Ale w końcu trafiłeś narzędzie. na terapię. To dużo później. Znaczy i wcześniej i później. Bo na terapię, znaczy nie tyle na terapię, tylko pomoc psychologiczną i psychiatryczną prosiłem właśnie zanim się to przebudzenie dokonało. Już korzystałeś wtedy? Już byłeś... Tak, byłem na... Pierwszy raz na mitingu. właśnie byłem, no, na pewno przed. Poszedłem tam, posłuchałem tych hazardzistów. Ale chodziłeś, chodziłeś na mitingi i do no, ja Byłem z dziesięć razy, no może i uh -huh. wydawało mi się to takie fajne, nawet interesujące, ale no jeszcze co, oni tyle przegrali, przede mną jeszcze wszystkie, całe życie. Śmieszna była sytuacja, jak poszedłem do psychiatry, Bo, no także trochę, żeby uspokoić rodziców przyszedłem do psychiatry bardzo znanego w ogóle takiego Fensi i tam rodzice mi oczywiście dali kasę, bo ja nie wydałbym na psychiatrę pieniędzy, które można wydać na hazard. I tenże psychiatra mi powiedział, tak zrobił wywiad jakiś taki środowiskowy, taki jest, no nie wiem ile to trwało, pewnie z pół godziny gadaliśmy. A ja nawijałem makaron na uszy po prostu na maksa, tak łatwo śmiałem dużą w ściemnianiu. I on mówi, proszę pana, tak mi się wydaje, że te pana problemy z hazardem to są na tle depresyjnym. A ja jestem, kurde, tak pogodnym gościem, że w ogóle strasznie mnie to rozśmieszyło, ale mówię no zna się to pewnie, no może może ma pan rację, czemu nie i miałbym taką propozycję, zapisałbym panu prozak to taki lek antydepresyjny, niebieski pamiętam, mówię, śmiało pan pisze, no i zapisał, ja go kupiłem wziąłem szanowni państwo, to była naprawdę najszczęśliwszy czas hazardzisty bo bez żadnych wyrzutów sumienia na totalnym uśmiechu przegrywałem dalej z coraz większe sumy you <laughs> Więc to była niech, niechybiona koncepcja leczenia. No potem ta luba Szafden to mi dało do myślenia, bo ja wtedy usłyszałem, że to jest choroba, nie? że rzeczywiście hazard sam w sobie. Nie? No bo dzisiaj to wiemy, depresji. ale te kilka czy... No niby to się tam pojawiało. No to było już to po sławnym programie albo w trakcie Wódko Pozwól żyć Halszki Wasilewskiej, który no, przeorał myślenie o na, na, nałogach w Polsce, zwłaszcza alkoholizmie, bo to było głównie skupione na alkoholikach i w ogóle chwała. Cieszę się bardzo, że. Poznałem Halszkę, świetna kobieta, naprawdę gdzieś doskonała dziennikarka. I już nie mówiąc o tym, że dzisiaj wygląda jeszcze lepiej niż wtedy, czyli w ogóle no bardzo urocza niewiasta i na no ten program, od, od którego, który kojarzyłem, rzecz jasna, sporo mówił właśnie o tym, że to są. Choroby. Natomiast te wizyty na meetingach, które uważam dzisiaj za nie to, że zmarnowane, ale no takie trochę no, zdefraudowane bym powiedział, bo słyszałem tych ludzi, którzy tam siedzieli na tych meetingach, jakieś smutni zazwyczaj. A ty czułeś się lepszy od nich? Czułem się w ogóle z innej bajki, że to są jakieś prymitywne problemy, to co oni prezentują sobą i w ogóle pff, o co tu chodzi. No i potem, kiedy już to przebudzenie się we mnie dokonało i ta codzienna msza i ten, ten różaniec. Ale to w momencie, dawał... kiedy zacząłeś na tą mszę chodzić codziennie, to jednocześnie zerwałeś wtedy z kasynem? Czy... Wszyst w ogóle całkowicie. Okay. W ogóle cały hazard, wszystkie narkotyki, wszystkie nieuporządkowania, wszystkie nieuporządkowania zniknęły. Po prostu tak Więc słuchaj, wolną... W ogóle naprawdę to był świetny czas rozwojowy. Bardzo dużo wtedy, tak, też wiedzy takiej czystej. Znaczy, ja zawsze dużo czytałem, interesowałem się, i nie to, że byłem leniwy na tym polu. Akurat starałem się poznawać świat mimo tych moich inklinacji hazardowych, to na książki zawsze miałem czas. Nie wiem, jakim cudem, ale tak było. No ale to był czas takiego naprawdę już turbo przyspieszenia, takiego już sięgania po takie, no, takie źródła, które były no, bardzo budujące, podczas Tertona, Mackiewicza, po takich ludzi, którzy budowali moją tożsamość. dostaję no, Stojewszczyzna to, to, to i Ciotkami to, to wszystko znałem wcześniej, ale to był jakby trochę inny nurt. Nie? A tutaj się pojawiła <laughs> taka żywa woda. No i Pismo Święte, nie? I to Pismo i, i, I jeszcze dodatkowo humanat, nie, czyli jakby trafiłem do wspólnoty, to też była bardzo złożona historia, dłuższa. Nie wiem, czy mam czas, żeby to no opowiadać. Nie opowiada, jak, ja, jak tam trafiłem. Natomiast... Bo zawsze wokół Neocatechumenatu krążą różne legendy i, i wszystkie ciekawostki tutaj chętnie hmm. wysłuchamy. Neokad humanat to najlepsza wspólnota, jaką poznałem dla ludzi połamanych, nie? dla ludzi, którzy byli na dnie. To wydaje mi się, że. Mówię oczywiście o rzeczywistościach w kościele, bo dzisiaj pewnie bym powiedział, że najbardziej dla hazardzisty pożyteczna może być wspólnota ale hazardzistów, ale wówczas traktowałem, można powiedzieć, Neokatychumenat, i do dziś tak o tym myślę, jako taka wspólnota nałogowych grzeszników. I to się no, bardzo, bardzo zaowocowało. To mój pobyt tam w takim odbudowywaniu mojego człowieczeństwa. I, ale zabawna była historia. Może opowiem, chociaż to już pewnie opowiadałem to w mediach także, ale, ale to było strasznie śmieszne, bo równocześnie z, z moim. Przyjściem na tak zwane katechezy wstępne, czyli taki, ci, ci z Państwa, którzy nie wiedzą, to zanim zawiązuje się wspólnota neokotchłonalna, która jest pewnym zamkniętą całością, objętą pewnym procesem rozwoju duchowego, nie. są tak zwane katechezy wstępne. I tam się przychodzi, słucha się różnych rzeczy pięknych, tam o księdze wyjścia, że musimy opuścić swój Egipt, dużo ważnych rzeczy, prawdy, tak, pra tak dokładnie mówiąc o, o nas się tam dowiadujemy. No, i byłem zafascynowany. Te katechezy były naprawdę czymś pięknym. Ja tam poszedłem na te, do tej wspólnoty, powodowany impulsem związanym z taką książką radykalni, którą Jakimowicz napisał przed laty, i tam były historie znanych Rockmenów, Budzego, Licy. Nie jestem pewien, czy Licy. Na pewno Budzego, na pewno Dzikiego, czyli mojego kumpla, takiego Grz Grzegorza z Rzeszowa, fajnego rastamana. Stopy Żyżelewicza, Tomek Budzyński Ani e, malejonka. Nie wiem, Licy tam nie było. E, I... i i te wszystkie historie, bardzo bym były bliskie. No Ja tam sam byłem pankiem, jak już mówiłem, więc to było dla mnie środowisko naturalne, to, 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 ten, to towarzystwo, o którym tu była z mowa. No, z rodziny znałem y, dzikiego. Znaczy, dzikiego w ogóle znałem z takiego ruchu ekologicznego, pokojowego, wolę być, w którym działałem przez lata. Ruch ekologiczno-pokojowy, wolę być. Super inicjatywa, bardzo fajnie, tam się bawiliśmy, ale też protestowaliśmy. tam, A, tam, a nie przyklejaliście i... się do ulicy? Przyklejaliśmy no, się do drzew, a, do drzew. do drzew? żeby nie ścinać drzew, nie? Czyli przy, okay. przy, przy, przykuwaliśmy. Znaczy, akurat ja, prawdę powiedzieć, jeszcze nigdy nie byłem przykuty żadnym łańcuchem, ale tak, to były te środki, te środki, tam nie, nie ścinajcie drzew, rotujmy wszystko. Ale co ciekawe, był tam też wątek i to bardzo mnie pociągało, prolajferski w tym, w tym naszym ruchu ekologicznym, że, to jest, że ekologia to także dbałość o człowieka od poczęcia, więc to było mi bardzo bliskie. Oczywiście większość, zdecydowana większość tego środowiska, z niektórymi mam kontakt, dzisiaj jest, no zradykalizowała się w stronę takiej lewicy, takiej bym powiedział najbardziej Wolujący. rock a nawet wiem, że tam bardzo fajny chłopak zresztą, którego, z, którego, z którym wspomnę, nie będę wymieniał ksywy, bo nie, nie o to chodzi, ale z którym niejedną przygodę przeżyliśmy, jak tam zomole nas połowali na tych demonstracjach 3 maja, 3 maja czy no. W różnych okolicznościach zawsze było wesoło z nim, no to dzisiaj jest częścią Antify i to takiej wojującej, nie? czyli jakby no, zradykalizował się w stronę lewicy. To w ogóle bardzo charakterystyczne, przepraszam, że popadam w wątki poboczne, że świetnie to twórca, znaczy obecny właściciel Twittera i twórca Tesli podsumował, że on właściwie nie zmienił swoich poglądów przez lata i nadal ma poglądy. Lekko lewicowe I, i to jest bardzo ciekawe, że y, on stoi w tym samym miejscu. Znaczy, jego poglądy są takie same jak było 20 lat temu, ale dzisiaj te jego poglądy lekko lewicowe to jest już skrajna prawica, bo tak daleko poszedł w świat. Elon Musk, tutaj ja się z nim zgadzam, że on naprawdę. Y, no, no, to nie jest jakiś radykał konserwatywny. I o ile ta, to myślenie konserwatywne, no, pozostało w swoim korycie, nie? O tyle lewica po prostu zasuwa miliard kilometrów na godzinę w. W jakąś przepaść, i siłą rzeczy, coś, co kiedyś było centrum, dzisiaj jest naprawdę na samym koniuszku skrajności prawicy. Nie? I tak daleko oni poszli w tym obłędzie. No ale nie o tym, nie o tym. Musimy, muszę teraz przewinąć taśmę do punktu, no, do którego przyszliśmy. I była taka sytuacja, jak na tych katechezach wstępnych, siedząc. Dowiedzieliśmy się, że będzie konwiwencja założycielska. Konwiwencja, zało konwiwencja założycielska to jest takie, takie rekolekcje trzydniowe, czterodniowe, różnie dobywa, na których. Zawiązuje się wspólnota. Tak jest, powstaje wspólnota i jest to kluczowe, żeby tam być. Nie? No i ja oczywiście, raz, będziemy, będziemy. <coughs> znaczy, będę, będę. <coughs> Ale tak się dziwnie złożyło, że dokładnie w tym momencie, kiedy miała być ta konwivencja założycielska, ja miałem bardzo ważny job. Pracowałem wtedy dla jakiegoś trzemranego towarzystwa, prowadząc wybory mis w klubach w Warszawie. Takich najlepszych, naj, najmodniejszych wtedy klubach w Warszawie. No To jeszcze pozostałość tego starego życia. Razem z Michałem Figurskim robiliśmy wybory mis. Nie były to wybory mis mokrego pod koszulkę, ale naprawdę niedaleko od tego i to, to naprawdę to było takie... Yy... No, nie przystawało do tego mojego nowego życia, ale no, było niesamowicie intratne. Nie? Znaczy, to były, ja miałem wtedy długów bardzo dużo oczywiście, bo po hazardowym życiu siłą rzeczy ich było dużo, a tutaj płacili po prostu niebotyczne stawki za te nasze wygłupy na scenie, gdzie tam mówiliśmy o tych dziewczynach, nie? no tak wiadomo, no zabawa, zabawa, zabawa. I wszystkie te kluby, w których byliśmy, były no jakby eliminacjami do wielkiego finału, który miał się odbić w Grand Zero, wtedy Grand Zero było na topie totalnym, dzisiaj nawet nie wiem, czy istnieje ten klub, ale wtedy to było, wszyscy chcieli być w Grand Zero, nie wszystkich wpuszczali, no i tam był ten finał. I okazuje się, że ten finał, który mamy prowadzić, który jest zakontraktowany, jest dokładnie w momencie, kiedy jest ta konwencja założycielska. Mówię, o, mordę mówię. I jesteśmy na Mazowieckiej, dzisiaj popularnej. Wówczas też te kluby na Mazowieckiej były. To w jednym tam z klubów mazowieckich trwają tam eliminacje. No i jesteśmy na scenie z Michałem. Ja mówię w przerwach między tam kawałkami. Mówię, Michał, kurczę, wiesz co, muszę ci to powiedzieć, bo sprawdziłem swój kalendarz i po prostu w żaden sposób nie mogę poprowadzić z tobą tego finału. Mówi, zbladł, mówi, oszalałeś, Rafał. W ogóle, czy nawet różny, nie ja wiem, ksywy różne, chyba różne, oszalałeś różne, to jest w ogóle niemożliwe kompletnie. Mówi, dlaczego niemożliwe? No, przecież ustalaliśmy to razem. Ja wtedy jestem w Amsterdamie, chyba tym, czy gdzieś już nie pamiętam, nie chcę kłamać, więc nie mogę z Tobą po, po, poprowadzić tego finału, bo to Ty miałeś go prowadzić sam. A ja mówię, ja, co ja teraz zrobię? Dla mnie ten. ten ta konwencję no to było jak ziemia obiecana nie no to, to w ogóle nawet nie mam a z drugiej strony wiem że to mafia ma te kluby nie? że to mafia mnie zatrudnia że jak ja powiem teraz że sobie zrywam kontrakt to to się nie skończy tylko nu 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 nie że to w ogóle nie wchodzi w grę mówię mówię panie boże to jest twoja sprawa masz coś zrobić żebym ja pojechał na tą konwencję nie obchodzi mnie co nie? I chwilę później wychodzimy na scenę i tam kolejne dziewczyny, tam już tam już wąskie grono, tam trzy te najzgrabniejsze tam się wyginają, nie? a my tam, proszę państwa, czy Beatka, czy Kasia. No i w tym momencie, słuchajcie, szanowni państwo, prosto w moją twarz leci taka wielka popielniczka z, ze stołu, bo wtedy się paliło jeszcze w klubach na, na maksa, nie? I ktoś poznał, uznał, nie wiem, czy oburzony moim werdyktem, albo zbyt Powłóczystym spojrzeniem, skierowanym w jego, ku jego sympatii. Nie wiem, jaki był powód, że ja wchodzę z tą myślą: panie Boże, coś zrób, i w tym momencie dostaję tą popielniczką w twarz. Tutaj, nie? pęka mi gęba, ząb się złamie, krew się leje. Schodzę z tej sceny, tam wio wiozą mnie na Sor, na Solec. Yy, Michał tam dalej to prowadzi. No, szycie i tak dalej. No i słuchaj, co robię. No, Mówię, czuję się niebezpiecznie podczas państwa imprez, dostaję odszkodowanie, zrywam umowę, nie, nie muszę prowadzić finału, nie wiem czy w końcu Michał go prowadził, czy ktoś i jadę na tą konwiwencję do, 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 i, i wstępuję w na łono na Neokatechumenatu, czyli Pan Bóg zareagował bardzo szybko tą popielniczką i dzięki mu za to, no bo był pretekst, niech mi nóg nie połamał, no ząb co prawda złamany, ale odbudowałem za ich pieniądze, jeszcze dostałem odszkodowanie, wszystko się zgodziło i zaczęła się moja historia w Neokatechumenacie, który to dał mi bardzo wiele, bardzo wiele. Tak A ile lat byłeś? Wspólnoty. Dziesięć. To sporo. Mhm. No tak do drugiego skrótynium, jeśli ktoś z Państwa wie. Znaczy do skończonego drugiego skrótnienia, chyba to było drugie podejście do drugiego skrótnienia naszej wspólnoty, i wówczas to moja żona powiedziała, że już nie, nie chce być w tej wspólnocie, więc od, odeszliśmy razem. No, ale co, co, cóż, co się zaczęło zmieniać? No, zaczęło się zmieniać bardzo dużo, ale nie tak, że Szatan o mnie zapomniał, że znaczy ja absolutnie nie chodziłem na żadne mitingi, wydawało mi się, że Eucharystia, Bóg sam wystarczy i tak dalej. Właśnie wziąć ślub, w ogóle życie, jeżeli długo i szczęśliwie. Czy to poznali we wspólnocie? Czy? Tak, ale na kursie Filip. Nie? Ale generalnie ten moment, w którym zorientowałem się, że, że moje życie jest już poukładane, jest wszystko okej, okay, uśpił bardzo moją czujność. I w pewnym momencie tego życia. No, zostałem skonfrontowany z pewną ważną dla mnie osobą, już nieważne z kim, które dużo starszą ode mnie, która odniosła sukces życiowy, finansowy także. I, i słuchaj, to, to był impuls, taki jednorazowy impuls, bo jakby ta, nie wiem, czy zazdrość, czy też ta świadomość, że nie mam tego wszystkiego, co on ma, a w sumie chciałbym być taki jak on, trudno powiedzieć. No, nie wiem, co, coś w tym łubie się pojawiło takiego. Żanie się obejrzałem, siedziałem w kasynie I żeby jeszcze było gorzej, to po prostu wygrałem. Wygrałem pieniądze. I to było już za trzy lata. To, to był 2001 rok. Czyli to już było za 4 lata wolności. Nie? Już, nie już, już, już też znaczy miałem żonę, tak. Od miesiąca. Więc bardzo świeżo. No i to ten raz, drugi poszedłem, dwa razy wygrałem, potem jakieś tam podróż była, więc... A powiedziałeś żonie, że byłeś? Nie. Nie. Natomiast dwa miesiące później, kiedy wróciliśmy z takiej podróży do, Stan do Kanady, był dokładnie 10 września 2001, tuż przed World Trade Center wróciliśmy do Warszawy i Dwa tygodnie później był, była słuchajcie, taka impreza, to był wieczór kawalerski, jakiegoś w pamiętam, że w, hybryd, w hybrydach, tak. I poszedłem na ten wieczór kawalerski, no, tam jak to na wieczorze kawalerskim, wódka, nie, tam jakieś dziewczyna, ale to absolutnie w ogóle mnie to nie dotyczyło, więc wyszedłem stamtąd. I było obok takie, taki podły salon gier, taki, 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 takie nic, taki, tam stało. Te, Dzisiaj to chyba bez jakieś tako czy coś na złotej, taki, takie baraki, nie? w ogóle dla, dla mnie, hazardzisty, to w ogóle co to za miejsce, nie? No ale poszedłem tam i, i przegrałem. Przegrałem i ten impuls przegrania. Na dużą kwotę? Nie pamiętam, ale to nie miało znaczenia. Ważne było, że przegrałem i że i znalazłem w sobie siły, nie tylko, żeby powiedzieć o tym żonie, ale też, żeby stanąć w prawdzie, że dlaczego ja się nie ratuję tą metodą, którą już znałem, czyli. Czyli z powiedzią sakramentami I rzeczywiście poszedłem do spowiedzi. Powiedziałem o tym i ksiądz, ojciec Tomasz Aleksiewicz, już nieżyjący, jeden z współtwórców Lednicy, ale też świadom bardzo życia wspólnotowego tych krokowców, bardzo ciekawe postać Dominikanin, jako pokutę mi zadał, że mam chodzić na mityngi. Nie pójść, tylko chodzić. No, to kurde posłuszeństwo Matce Kościołowi sprawiło, że rzeczywiście poszedłem i zacząłem chodzić. I o, o ile na początku byłem, to wydawało mi się, że to jest jakaś totalna żenada, totalna głupota, to na tym pierwszym mittingu, jak oni wszyscy narzekali, bo to też charakterystyczne, to kiedyś luba o tym powiedziała w jednym z wywiadów, bardzo lubię to cytować, że o ile mitingi anonimowych alkoholików, nawet świeżych, są zwykle radosne. Dlaczego? Dlatego, że oni mają całą masę przychodów z tego, że odstawili swój nauk. Choćby takich, że no nie są, nie drżą im łapy, nie, nie śmierdzą, obrzęk schodzi. No i pieniędzy nie wydają. Pieniędzy też nie wydają. No w ogóle generalnie jest dużo przychodów, nie? Ale no, no, są trzeźwi, to jest w ogóle super przychód, bo nagle no, mają kontakt z rzeczywistością. No czasami ta rzeczywistość jest trudna, ale generalnie są uśmiechnięci. Natomiast są hazardistów jest trochę inaczej, bo Generalnie pierwsze, co przychodzi wraz z abstynencją, no to jest świadomość, że nie będziesz milionerem. A za chwilę miałeś być, nie? Za pięć minut. Jedna wygrana cię dzieliła od tego, żeby zdobyć cały świat. To też ciekawe, znowu w nawias wejdę, bo to skoro mamy tutaj czas. Był taki człowiek, z tego co pamiętam, to on miał mm, taką firmę, która złom skupowała i był hazardzistą. I on wygrał kiedyś główną nagrodę w Totolotka, czyli kupę milionów. I to spowodowało jakieś porwanie jego więzi, całkowitą dewastację rodziny, no w ogóle szok. No i bardzo mu się pogorszyło ten jakość jego życia po tej wygranej, oczywiście wszystko stracił i rok, dwa lata później, nie chcę kłamać, bo nie znam dokładnych danych, ale na pewno to są fakty, to co mówię, znów wygrał szóstka. Czyli prawdopodobieństwo, że drugi raz wygrywasz główną nagrodę na loterii totalizatora sportowego jest no, żadne. Jest po prostu żadne. Nie? A on to zrobił. I tym razem już nie było tak różowo, bo w konsekwencji tego wygranej i tego, co się z nim dalej zadziało, trafił do więzienia. Z jakiejś wszedł w lewej interesy. Słowem był. Kompletnie nieprzygotowany na tą drugą wygraną. Więc te wygrane, umówmy się, nie dają tak naprawdę szczęścia. Niemniej, na tych mitingach hazardistów, wracając do głównego wątku, oczywiście widać ten smutek nie? Na, na ludziach, że nie, zwłaszcza tych świeżaków, nie? tych, którzy ciągle są w pierwszym kroku, czyli w tym uznawaniu lub nieuznawaniu bezsilności i nie kierowaniu swoim życiem. No to jest taka dosyć mozolna, trudna droga do tego, żeby poczuć radość z trzeźwości. No i siedzę na tym meetingu i tam właśnie mówią, to opowiadają wszyscy smutnie. Ja mówię, Jezus Maria, co oni w ogóle... Co, gdzie ja jestem? Nie? I się do odpowiedzi, dali mi głos, no i ja po prostu chyba nawet wstałem, bo normalnie się siedzi na meetingu, ja wstałem i taką płomienną mowę tam pierdyknąłem o tym, jak to Pan Bóg nas wszystkich kocha, jak to jest tak. wspaniały, jak jest... jak jest... Cudowny, jak, że wszystko w nim, żeby zrzucili ciężary na Jezusa. A dla jasności, wspólnoty dwunastokrokowe no, nie są związane z żadnym kościołem, religią, instytucją, żadną, z żadną sektą. I no, oczywiście o Bogu masz prawo mówić, bo w kroki prowadzą do Boga, ale, no, ale ja po prostu ewangelizowałem i tam wszystkich ich próbowałem nawracać. No, na co ten prowadzący tak powiedział, no, spokojnie, spokojnie skończyłeś się, ja mówię, hmm. Tak, Bóg jest wielki. Tam ktoś no, 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 mówi: Dobra, Rafał, a jak ty masz na imię? Mówię: Bóg zdrowia, czyli Rafał. Rafał, to znaczy Bóg uzdrawia. Mówię: Dobra, już Rafał, spokojnie. Powiedz mi, ile ty czasu nie grasz. Ja mówię: No, ty drugi dzień. <grym>, I jak oni usłyszeli drugi dzień, to już wszyscy się zaśmiali. Mówią: Dobrze, Rafał, to wyjmij sobie wate z uszu, włóż do ust, posłuchaj. Na pewno skorzystasz tutaj. Ja tak zrobiłem, rzeczywiście. Wyjąłem wtedy watę z uszu, włożyłem do ust i zacząłem słuchać tych ludzi. I to była istotna zmiana. Zacząłem pracować na programie 12 Kroków. Który dzisiaj zapytać, jest o to zapytać, bo to ważną ważne. rolę w Twoim życiu spełniło, którą tak. ty teraz w zasadzie propagujesz. Wspólnotę świętego Jakuba? Tak, 12, 12 Kroków. Dla I na czym to polega? Cóż to takiego jest? I lepiej przyjechać, zobaczyć. To będziemy w, pod koniec. Nie, że na początku listy. Muszę sprawdzić datę, zaraz to sprawdzę. <laughs> Przyjedźcie do Częstochowy, kochani, żeby dowiedzieć się, czym jest wspólnota świętego Jakuba. Na, już muszę to zobaczyć, bo to no, trudno jest to wytłumaczyć, ale no generalnie to jest wspólnota dla nałogowych faryzeuszy i nałogowych grzeszników. Będziemy tam od 14 do 17 listopada. Wszyscy są bardzo zaproszeni, bo ale tylko nałogowcy? Czy nie, nie a kurczę, no każdy, kto, kto, kto chce być... Jedynym warunkiem przystąpienia do tej wspólnoty jest chęć pogłębienia swojego życia duchowego. I, I rzeczywiście na początku ten program poznawałem dwunastokrokowy w tym formacie a achowskim i bardzo dobrze. Miałem doskonałego sponsora, czyli osoby, która prowadzi cię poprzez kroki. Sponsor nie spłaca twoich długów, że nie było wątpliwości, tylko pomaga ci poznać ten program. Więc Jacek zrobił naprawdę świetną robotę, że no, rozkochałem się w tym programie, a on się jakby sam o mnie upominał. Dość powiedzieć, że ja od tego czasu pewnie zrobiłem z lekko licząc z 600 programów na temat 12 kroków. Napisałem lub wydałem z 20 książek wokół 12 kroków. Wydaliśmy pierwszą w Polsce płytę audio o 12 krokach. Zrobiłem film o 12 krokach. Generalnie te 12 kroków zaczęło mnie. No, nie chcę prześladować powiedzieć, ale jakby fascynować. programować, programować mm -hmm. nawet moje życie. To znaczy, no, bo to jest program realnie na całe życie, który prowadzi od kryzysu do świętości. A jak ktoś woli do pełni człowieczeństwa, to niech tak powie, ale no jakby celem, sensem tego, tego kroku, tych kroków, punktem dojścia jest rozpoznawanie woli Boga w swoim życiu i jej pełnienie. Czyli no, dokładnie to, o co chodzi w Ewangelii, dokładnie to, co Maryja powiedziała w kanie galilejskiej, jakkolwiek by to nie brzmiało od burszo, no bo tam chodziło o zamianę wody w wino, nie, ale chodzi o to zdanie, Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To właściwie to, do tego się sprowadza 12 kroków. Jeśli oczywiście przejść przez te wszystkie etapy uznania bezsilności, uznania, że jest siła większa od nas, powierzenie jej swojego życia i swojej woli, zrobienia gruntownego obrachunku, wyznania Bogu sobie drugiemu człowiekowi istoty naszych błędów, potem stania się gotowym do uwolnienia z wszystkich wad, pokorne oddanie tych wad, wreszcie sporządzenie listy ludzi skrzywdzonych, potem zadośćuczynienie tym, ludzi, tym ludziom. Aż do codziennego, gruntownego obrachunku moralnego, i właśnie wypełniania tej woli, i podawania tego programu dalej. Tak w skrócie te 12 kroków brzmią. I zobaczyłem, że to jest bardzo komplementarny program, który jest w stanie zmienić życie każdego z byle jakiego na godne. Bo myślę, że tutaj Państwo będą zgodni, że każdy z nas jest inny, to nie ma tak, że jest jakieś dwa identyczne egzemplarze człowieczeństwa, ale to nie te, tylko to. Także każdy z nas, tak jak tutaj siedzimy i stoimy, czy leżymy, nie wiem jak Państwo oglądają ten nasz wasz podcast, to miałoby naprawdę, no, z ogromną dużą prawdopodobieństwa powiem, że każdy z nas ma szansę w ramach jednego życia stać się z kimś zupełnie innym, że możemy być naprawdę kimś pięknym, szlachetnym, cudownym, odgrywającym główną rolę w swoim życiu, będącym tym Protagonistą swoich wydarzeń, swojego tu i teraz, albo być kimś kompletnie podłym, złym, głupim, uzależnionym, broczącym, czyli takim być antagonistą tak naprawdę swojego życia. Albo statystą, kimś, kto od czasu do czasu się przebudza, a tak naprawdę nie odgrywa żadnej ważnej roli w swoim życiu, tylko tak gdzieś jest miotany jak wiatr, jak liść przez wiatr i tam łazi to tu to Tam. Więc każdy z nas ma szansę naprawdę być kimś zupełnie różnym w ramach jednego życia. I oczywiście nikt nie każe nam być mądrymi i wolnymi, możemy być głupi i zniewoleni, to jest nasz wybór w pewnym sensie, chociaż czasami są to przymusy też oczywiście. I program 12 Kroków to jest taki program, który umożliwia ci dzień po dniu stawać się choć trochę lepszym. I to jest lepszym, uczciwszym, bardziej kochającym. Nie mówię, że to działa na każdego, bo jesteśmy leniwi i uciekamy, ale jeżeli ktoś jest szczery, Zwłaszcza względem siebie. To jak mówi Wielka Księga, czyli ta pierwsza księga, w której spisano te kroki, która ukazała się drukiem w 1939, a autorstwo jest Billa W., czyli tego maklera giełdowego z Nowego Jorku, doktora Boba, proktologa z Akron i tam kilku dobrych weteranów z tej pierwszej trzydziestki trzeźwiących alkoholików. To, że nie zdarza się, by ktoś, kto. Yy, yy, kto przyjmie ten program na swoje życie, pozostał w kryzysie, chyba że nie dana mu jest łaska szczerości. Czyli jeżeli jesteś nieszczery wobec siebie, to rzeczywiście ten program no, nie, nie zadziała. Ale jeżeli jesteś szczery, uczciwy i bierzesz ten program jako swój program na życie, to dokonają się totalne zmiany, wielkie cuda, niesamowite. Czy ty przechodząc te 12 kroków, jeszcze zaglądałeś do kasyna? Czy to było takie... Nie, nie, nie. Od tamtego czasu, od tego października, przepraszam, września, 29 września 2001 roku, nigdy nic z hazardem już wspólnego nie miałem. Nie miałeś słabości, może jakiś znajomi? Po trz, trzy lata po tym momencie miałem bardzo duży nawrót, wynikający z pracocholicznego ciągu. Już nie pracowałem wtedy w ZC, tylko pracowałem w radiu archidiecezji warszawskiej. Józef, gdzie prowadziłem poranki. Tak jak teraz w Polsce 24 też przyszło mi prowadzić poranki z Magdą Ogórek. No i ten, te poranki prowadziłem sam, bez Magdy, bez Wojtka, bez Pawła, sam. Po prostu sam, sam je realizowałem też, czyli byłem DJ-em w pełnym tego słowa znaczeniu. I one się zaczynały, słuchaj, o 5.30. Znaczy, na początku się zaczynało o 6, ale to lubię to wspominać, jak poszedłem do Marcina Brzezińskiego, wówczas dyrektora naszego radia, czyli księdza Marcina Brzezińskiego i mówię, Padre... Radio Maria zaczyna od różańca, a ja byłem fanem różańca, no bo codziennie mówię o I, i my też powinniśmy chcesz Rafał, no możesz zaczynać od różańca. Mówię, o super, łatwo poszło, nie sądziłem, że będzie tak fajnie, wychodzę, ale przychodź pół godziny wcześniej. O kurde, się załatwiłem. nie? Także sobie zafundowałem pół godziny dłuższy program. Zaczynałem go o 5.30. Wówczas w naszym życiu pojawiły się nasze kochane córeczki, bliźniaczki zresztą, więc tam było przy nich no rejwach, a ja miałem tak, codziennie ten poranek, znaczy 5 dni w tygodniu i 6 dni w tygodniu program Nasza Antena, wówczas w telewizji Puls, który był na żywo Programem telewizyjnym, czyli codziennym miałem ranny show, popołudniowy program, no i masę zebrań, tam spotkań, ja też byłem wydawcą. No, generalnie ciąg pracocholiczny dziki, wracasz do domu i nie to, że tam czeka na ciebie i w sen, tylko te dwie dziewczynki, Począce. które. bo no, one nie miały roku nawet, nie, czyli w sobie, tam tu pielucha, tam coś. No, generalnie cyrk, ta, ta choroba, o której mówimy dzisiaj, uzmysłowiła mi, że jest źle, dlatego że ja na tym zmęczeniu totalnym. Postanowiłem gdzieś się. E, jak to nazwać? Wyruzować? Tak, nagrodzić. Nagrodzić. I wtedy się pojawiła ta pokusa, żeby. wymyślić sobie, że pojadę do Poznania. Mam trochę odłożonych pieniędzy, o których żona nie wie. I sobie tam wynajmę hotelik na trzy dni, że niby taki urlopik. Tam jeden dzień to wezmę wolnego w radiu, jeden dzień tam w telewizji. To nie będzie problemu. I sobie pojadę do hotelu, gdzie jest kasyno, i sobie wreszcie ulżę. No ja mówię, ja cię kręcę, Rafał, no nie bądź takim durniem. Przy tyle pracy, tyle zmian, tu dzieci, tu żona, tu w ogóle przestań. No, odgoniłem tą myśl, a następnego dnia to samo. I następnego dnia to samo. I następnego dnia to samo, już zacząłem googlować, gdzie taki hotel jest z kasynem w Poznaniu. No i wtedy przypomniało mi się, że powinienem. Pogadać o tym z Jackiem, tym moim sponsorem, i umówiłem się z nim na spotkanie między tym jednym dyżurem a drugim, w tym obłędzie pracocholicznym, który wtedy. Mnie ewidentnie turbował. Ale wiesz, co, ja bardzo często słyszę takie historie. no też pracuję od jakiegoś czasu w mediach. No i te wydania są mocno stresujące. Jest dużo pracy i cały czas jesteś na adrenalinie. Kończy się dzień, jest wieczór. Jakoś się trzeba nagrodzić. Nie? Trzeba się jakoś nagrodzić, Ta. wyluzować, Trochę porozmawiać tak o tym, co było. Trochę tak jest. No, I jak bardzo nie... wielu ludzi wcześniej, czy w telewizji polskiej też pracowałam. Wiele osób, które już kilkanaście czy kilkadziesiąt lat nawet pracowały w firmie, mówiły, że właśnie po pracy się szło ze znajomymi z pracy. Do baru, do restauracji, na alkohol. Słuchaj, no cóż, nie chcę powiedzieć, że alkohol jest też dla ludzi, bo ja akurat wiem doskonale, że 100 gram czystego alkoholu to jest prawie gwarantowany mikroudar, który serwujesz. Mało ludzi to wie. A to jest naprawdę tak, tego, tak skalibrowana trucizna, że masz mikroudar po setce czystej wody ile tych setek wypiliście, szanowni państwo, sami wiecie, ale to nie pozostało obojętne dla waszego zdrowia, na pewno, na pewno, że znaczy nie ma czegoś takiego, że alkohol leczy cokolwiek. No, leczy nas z iluzji, może, że jesteśmy fajni, to, to, to może, ale generalnie nie rozwiązuje też żadnych problemów, natomiast świetnie rozwiązuje właśnie związki raz na zawsze, niekiedy. Czasami pracę. Pracę też, tak, bardzo Relacja. często. Generalnie nic dobrego. Tak więc rozumiem oczywiście tę potrzebę odreagowania, ale dlatego, tak bardzo jest w tym. Programie 12 kroków położony nacisk na to, żeby odkłamać swoją rzeczywistość, czyli żeby poznać siebie dokładnie, co tak naprawdę mnie sprowadziło na to dno, jakie mam deficyty, czego mi brakowało w życiu i czego brakuje dziś. I potem wyrzec się tych wad żeby znaleźć taką formę odreagowywania czy też jakby radowania się tym, co jest tu i teraz, żeby sobie powiedzieć stop, zarówno w tej nadmiernej pracy, jak i w zbyt rozpasanym odpoczynku. Bo zarówno jedno, jak i drugie jest bardzo potrzebne. Lubię cytować babcię Marysię, moją kochaną, która mówiła: Dzięki Ci Boże, żeś nam stworzył pracę, żeś nam pozwolił umiłować trud bo wszystko mija i wszystko nas nuży, jeno ja nie pracy, że zawsze żywy cud. To jest piękne zdanie, które jest prawdziwe, ale nie w tym momencie, kiedy praca staje się całym sensem twojego życia, bo wówczas no to rzeczywiście wpadamy w nauk, i już nawet nie musimy się potem dopijać alkoholem, czy tam odreagowywać w kasynie, czy w jakimś burdelu, to, to, to nie, 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 nie musimy nawet tego robić, żeby i tak być niewolnikami, że sama praca, chociaż Społecznie, to jest nauk chyba najbardziej akceptowalny. No cóż by nie chciał mieć wydawcy, pracownika? No, każdy prowadzący marzy o kimś takim, bo wiadomo, wszystko tam. Mu no, każdy, pracodawca każdy pracodawca marzy o takich pracownikach. Każdy pracodawca marzy o pracownikach. Który zrezygnuje pracoholi. z całego swojego życia, żeby tylko dać siebie. Więc ja byłem wtedy na takim etapie. No i to, to spotkanie, do którego dobrnęliśmy z Jackiem, które się odbyło wówczas. Ale wiem, miałem... miałeś to szczęście, że mogłeś zadzwonić do tego Jacka. I on cię trochę tak. pewnie sprowadził, pomógł ci. No, Zaraz ci powiem, co, co powiedział, no bo, bo to było bardzo kluczowe dla mnie, bo spotkałem się z nimi i on powiedział, w sumie widzę dwa rozwiązania dla ciebie. Ja mówię, o super, lubię, jak jest wybór, nie lubię przymosu, super. Ja mówię, pierwsze rozwiązanie jest takie i ci graj. Jak sobie chcesz, jedź się do tego Poznania na zdrowie. Ja mówię, kurde, to żeś dał, a drugie? No jedź na terapię. A ja my na terapię? Ja przypomnę, byłem wtedy już cztery, cztery lata na programie, w, 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 to znaczy po wspólnocie, cztery lata po tym takim odrzuceniu hazardu, no i w sumie osiem lat takiego głębokiego bycia w kościele, bo najpierw te cztery lata przy, przed tym, tą wpadką, nazwijmy to, z 2001 roku. Yy, tak, 2001 roku, tak, dobrze mówię. i No i słuchaj, jest sytuacja taka, że ja, śmiechu warte to jest, no, wyśmiałem go, ale wróciłem do domu, porozmawiałem z żoną i mówię, on tak mówi, bo przyznałem się, że mam taką pokusę, że o tym poznaniu i tak dalej. Mówię, Rafał, ratuj się, jedź na terapię. Ja mówię, no ale jak ty sobie dasz radę? przecież też pracujesz. Pracowała też bardzo intensywnie wtedy, tu dwójka dzieci. Ja sobie wyjadę? Na miesiąc? Mówię, słuchaj, jak nie wyjedziesz... To na pewno sobie nie damy rady, bo utopisz nas wszystkich i siebie. I wyobraź sobie, że po tych czterech latach nie, bycia trzeźwym, znaczy w każdym razie nie grającym, rzeczywiście pojechałem na terapię zamkniętą, gdzie no też cuda się działy, długo by opowiadać, ale no to zatrzymało ten mój nawrót. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, czy miałem pokusę, by wrócić do hazardu? Tak, wtedy właśnie, w 2005 roku. A nigdy potem. A dziś czujesz się wolny od nałogów? Nie, 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 nie jestem niestety wolny od nałogów. Jestem ciągle grzesznikiem nałogowym bym powiedział. I bardzo często słowa świętego Pawła, że jestem bowiem świadom, że we mnie to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo mi przychodzi chcieć dobra, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem tego dobra, którego chcę, ale to zło, którego nie chcę. Ale chyba nie mam żadnego takiego, który jest moją obsesją. Nie? Czyli jakby. Yy, 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 yy. No tak, no to znaczy, jeśli potraktować grzech jako nauk, no to jestem uzależniony od grzechu, tak, ale nie mam poczucia, że coś mną rządzi, tak jak wtedy hazard, to, to czegoś takiego nie jestem w stanie teraz. Tak ale mę, jesteś męczyć. cały czas we wspólnocie? Jestem we wspólnocie Świętego Jakuba, tak, bywam na mityngach, aha też, bardzo lubię, zresztą trochę nowych powstało, bardzo polecam w ogóle wszystkim hazardzistom którzy jeszcze nigdy nie byli na mitingu Jest taki miting środowy w Naursynowie. Dużo młodych ludzi. Warto tam pojechać o 20:00. O dwudziestej 20. koło kościoła świętego Tomasza w Warszawie. Zresztą jak ja zaczynałem swoją historię z hazardzistami nałogowymi, to był jeden miting w Polsce. O 15:00 na Zgierskiej. W soboty. To było tylko jeden miting Przyjeżdżali ludzie ze Szczecina. Z Rzeszowa, z Katowic na ten meeting. A dzisiaj jest codziennie w Warszawie jakiś meeting hazardzisty. A powiedz mi, na tych mitingach przeważają mężczyźni czy kobiety? Bo jak myślimy hazardista, no to przyznam się, że pierwsze mam skojarzenie, że jest to mężczyzna, właśnie elegancko ubrany, wchodzący do kasyna. No tak, proporcja jest 1 do 10, myślę, na rzecz mężczyzn, tak jak pamiętam. Ale oczywiście są różne mitingi, no, pewnie są takie, na których chodzi więcej. Kobiet. Nie wiem, czy była próba zrobienia meetingu wyłącznie dla kobiet, bo są takie na pewno hazardowe, a na pewno dla ofiar przemocy. No tak, zdecydowanie więcej mężczyzn się leczy z hazardu w AH, ale obecność kobiet jest bezcenna. Bardzo dużo kilka przynajmniej znam hazardysty które były ważnym punktem odniesienia dla mnie i bardzo się dobrze ich słucha, słuchało. Więc tak, są kobiety, które ewidentnie uzależnione od hazardu, jest bardzo dużo kobiet, ale takie, które się leczą, no to też są. Właśnie, skoro już o tym zaczęliśmy, to może powiedz, bo ty też jesteś terapeutą uzależnień. Trenerem terapii precyzyjnie, tak, dyplomowanym nawet, ale nie, nie, nie wykonuję tego zawodu jakoś nagminnie. Niemniej, oczywiście zdarza mi się to Raczej takie coachowe mam spotkania. No i oczywiście też służyłem jakby w tej. Posłudze, sponsorowania też, a oraz prowadziłem przez dłuższy czas warsztaty 12 kroków dla chrześcijan w tym ujęciu, właśnie dla nałogowych grzeszników. I to mnie bardzo cieszy. No, do dziś prowadzę coś takiego, co się nazywa Akademia Ocalenia, ja. i to są takie wykłady, które w różnych miejscach Polski nie tylko robię. Sprawia mi to wielką radość, i, ale nie mógłbym powiedzieć, że pełnię teraz funkcję terapeuty, chociaż. Parę propozycji mam, żeby podjąć takie działania i nie wykluczam, że to się stanie w takiej czy innej przyszłości bliższej lub dalszej, bo to jest dla mnie bardzo fascynujące i niesamowicie satysfakcjonujące móc się dzielić tą wiedzą, którą mam o uzależnieniach, a co ważniejsze o pokonywaniu tych niemocy, które w nas owe uzależnienia zakorzeniły. Więc się no, widzę w tej roli i myślę, że nie byłbym beznadziejny w niej. Jakie są największe mity dotyczące hazardu? Myślę, że problemem jest to skupianie się, ile przegrałeś. To twoje pierwsze pytanie. To jest taki, tak, takie. Bo, bo, to, bo to nie ma znaczenia. Nie? To nie ma najmniejszego znaczenia. Oczywiście, to się fajnie sprzedaje w telewizji, albo w radiu, albo w prasie. Dwa miliony w dwa dni. Ale to. Jeszcze dom. Ta, ale to, to, to nie o to chodzi. Więc ten mit dotyczący hazardu, no to ja myślę, że niezrozumienie tego, jak poważny to jest problem, nie? że rozumiem no, alkohol, można się uzależnić, ale jak się uzależnić od hazardu? Po prostu nie, choć nie graj. Nie? To, to jest takie idiotyczne myślenie. Nie? No jest też takie myślenie, że da się na hazardzie wygrać, to to jest na pewno nieprawda. To nie ma takiej możliwości. No chyba, że jesteś jakby, jak to nazwać, no oszustem po prostu, czyli jesteś z cynicznym wielkim szu, który nie jest uzależniony, tylko po prostu żeruje na tych, którzy są uzależnieni. No i oczywiście możesz wygrać, jeżeli jesteś właścicielem kasyna, no to wtedy zawsze jesteś wygrany, to, to jasne. Chociaż pewnie nie jest to jakiś przyjemny proceder. Myślę też, że dużo jest takiego myślenia, że to jest mniej groźny nauk niż, niż inne, no bo teoretycznie nie zagraża życiu, to też nieprawda. Hazard jest chorobą śmiertelną na wiele sposobów. Po pierwsze zawały serca, wylewy, bardzo duże emocje, które są, się wiązały z dużymi przegranymi. To jest pierwsza pula tych osób, które odchodzą w wyniku hazardu. Druga, oczywiście nie mniej interesująca i straszliwa, czyli zabójstwa, to też się bardzo często zdarza wśród hazardzistów, bo no w pewnym momencie, kiedy nie widzisz żadnego innego rozwiązania, to się wydaje najlepsze, bo nagle wszystkie problemy gasną co oczywiście z tu i straszliwym rozwiązaniem, ale dziś, zwłaszcza w dobie internetu, kiedy tych podpowiedzi, jak fajnie popełnić samobójstwo, można wygooglować dziesiątki, no to na pewno jest to realne zagrożenie. No i trzecia grupa, najmniejsza zdecydowanie, jeśli chodzi o śmiertelność, no to są wyroki wykonane przez niecierpliwych pożyczkodawców, którzy dodatkowo byli związani z półświadkiem, a w prawie każdym kasynie w tych latach, kiedy... Ja tam chadzałem, zawsze był ktoś gotów pożyczyć natychmiast pieniądze. Niemal dowolnie wysokie. Oczywiście było to obarczone bardzo wysokim haraczem, który później się pojawiał i ludzie, którzy poszli tą ścieżką, no nie mieli łatwego życia. Albo mieli krótkie. Ale to też stosunkowo rzadko, dlatego że no. Po co wykonywać na jakimś wyrok śmierci, jak można żerować na jego pracy Dokładnie. przez lata. Nie? Więc mitów związanych z hazardem, no nie ma takich ludzi, co zawsze wygrywają, oprócz tych, którzy tworzą te miejsca, nie? Więc ten James Bond czy Boris Akunin stworzył taką postać Fandorina, też bardzo ciekawą, która na różnych, tam na kartach jego ksiąg, różne role się wciela, ale jest takim trochę detektywem, takim no, bardzo ciekawym bąwiwantem. Bon I on ma właśnie tę tendencję, że zawsze jak gra w jakąś grę, to zawsze wygrywa. Nie? I to, to jest, jak nie ma pieniędzy, no to tam idzie, gra i no to, to są takie mity szkodliwe, wydaje mi się. Natomiast jeśli chodzi o literaturę, jeśli już o niej wspomnieliśmy, to no trzy książki chcę państwu polecić. Pierwsza z nich to Anonimowy alkoholik. To jest książka, która pierwsza opisała chorobę. Wielka księga tak zwana. To jest coś co warto mieć u siebie. A na tej stronie państwo to znajdą. Z całego serca polecam moim zdaniem najlepszą, najgenialniejszą książkę napisaną o krokach po polsku, tak się składa, że akurat wydaną w moim wydawnictwie, ale to nie przypadek, że się wydała w moim wydawnictwie rajmedia.pl, bo gdyby była słaba, to ja bym po prostu nie wydał. I to napisał ksiądz dr Marek Dziewiecki, nazywa się to Droga Zwycięzców, więc jeśli ktoś z Państwa chce pogłębionego wejrzenia w program 12 kroków, to nic lepszego nie ma. Droga Zwycięzców się nazywa. No i trzecia książka, o której chcę powiedzieć, bo ona jest, odegrała ważną rolę w moim życiu, to jest książka, która się nazywa Gracz. Napisał ją Fiodor Dostojewski, którym był też oczywiście hazardzistą, bardzo, bardzo destrukcyjnym. Zbrodnie i kary pisał w odcinkach do gazety, żeby spłacić długi hazardowe. I ta książka dla osób, które są w ciągu hazardowym albo w ogóle grają, no nie posłuży na pewno, bo ona raczej w moim życiu powodowała głód gry. Ale jest to doskonałe studium tej choroby. To znaczy, jest prawdziwa w każdym kropku, kropce i przecinku. No ale skoro już jesteśmy tu i mogę was zaprosić, to w ogóle zachęcam, żeby tam pośledzić tych naszych ocaleni.tv. Jak wpiszecie, to tam jest sporo ocaleni.tv, sporo różnych linków, informacji, także literatury bardzo dobrej do słuchania, do czytania, która pomaga w wychodzeniu z nałogów, więc naprawdę zachęcam, żebyście nie myśleli, że musicie być sami ze swoim problemem, ze swoją chorobą to na ocaleni.tv znajdziecie dużo tych tropów, też na, na YouTubie, też, ale też na z TikToku, ja co czwartek na TikToku o 22 robię taki mini, taki live godzinny z wykładem, teraz będzie krok trzeci w najbliższy czwartek, nie wiem kiedy Państwo to obejrzą, ale co czwartek w każdym razie o 22.00 tiktok, a kanał się nazywa Ocaleni TV, więc zachęcam, wpadnijcie, nie wiem czy jesteście tiktokerami, konsumentami tiktoka, ale jeśli tak, to proszę was zaobserwujcie, zaproście znajomych, live jest co tydzień, nie wiem jak długo wytrzymam, ale o 22 staram się spotykać na żywo. Skoro już wspomniałeś o Ocalonych, miałeś jakiś kultowy program w telewizji polskiej. Właśnie tak w nazwie. Jeszcze nie rok tak, rok nie minął. Dokładnie. Ocaleni, powiedz mi, skąd pomysł na ten program? No, kurczę, no wiesz, jeżeli zaczynasz zajmujesz się, zajmujesz się dziennikarstwem, jeżeli jednocześnie jesteś trenerem terapii uzależnień, jeżeli widzisz, że najradośniejsze, co może być, to opowiadanie o odzyskanej wolności, no to marzysz, żeby przekuć to w program najpierw. Robi... A długo musiałeś namawiać, wiem, prezesa telewizji na ten program? Bardzo krótko, natomiast bardzo długo namawiałem w poprzednich prezesów, nie? bo ten projekt przynosiłem pod inną nazwą wcześniej, już tam jeszcze za urbańskiego farfała, także trafiał on do telewizji, natomiast ja najpierw zacząłem go robić w formie radiowej, w kilku tam stacjach, na pewno w Radiu Warszawa, później w Telewizji Republika robiłem program, który się nazywał Dwunasty Krok i też był o wychodzeniu z uzależnień, później zacząłem do Ocalonych robić w w jedynce Polskiego Radia. Wtedy jak kierowałem tą stacją. W ogóle bardzo kocham słuchaczy, jedynki Polskiego Radia. To są wspaniali słuchacze i pozdrawiam was wszystkich. Moje serce w jedynce nadal bije. Lubię, lubię, mimo że zaczynałem w trójce, ale, która też jest super. To też tam wiele razy myśl dobrą kieruję w stronę trójki. Cieszyłem się tam taką audycją Trzecia fala do niedawna z markiem chorodniczym prowadziliśmy, bardzo to lubiliśmy. Ale wracając do ocalonych, poszedłem do Jacka Górskiego, tam nie znając go za dobrze. To znaczy, to oczywiście spotkaliśmy się, ktoś tam nas kiedyś sobie przedstawił. I poszedłem z tą informacją, że chcę robić program pożyteczny, misyjny, który będzie stanowił o być albo nie być dla bardzo wielu ludzi dotkniętych chorobą alkoholową. Mówi: Brzmi dobrze ale powiem ci, on szybko przychodził na ty no, powiem ci Rafał, ktoś nie będzie oglądać. No ale rób. Ja mówię, jak to rób? Mogę to robić? Rób. Co? Prezesie, Jacku, to podpisz, że chcę do to robienia. No natychmiast mi podpisał ten projekt, który tam przeczytał oczywiście i z tym podpisem, no to no, Jacek miał to do siebie kurski, że jego podpis znaczył. Nie? To, czy to, to był sprawczy podpis. Nie było tak, że Powiedział rób i nic się z tym nie działo. Jak powiedział rób, to się natychmiast zaczęło dziać. No i miesiąc później zaczęliśmy zbierać ekipę. A to było ogromne przedsięwzięcie. To nie był tylko program, że jeden na jeden, tylko tam była i publiczność. Tak, e, to było show. Show całe. A no i była doskonała warstwa filmowa no to... przez Jacka raginińska Królikiewicza, tam koordynowana jego siostrę Bogne Królikiewicz. To bardzo, no. Ania Szołańska też była w zespole. W ogóle mieliśmy samych tuzów. Maciej Michałowski, Jadziak Kieler, Łukasz. No w ogóle wszyscy byli fenomenalni. Naprawdę w ogóle wielkim darem Hania Biskot, ksiądz doktor Marek Dziewiecki, Jacek Graciński. No po prostu super było to, że miałem absolutną dowolność do boży ludzi i nie wziąłem nikogo, kto byłby przypadkowy, komu bym nie ufał. Więc to. No po prostu raj. To, to w ogóle ta, to taki komfort pracy, jaki Może stworzył mi... Może powiedz o kulisach, bo to jest ciekawe, że program e, miał około godziny? 54 no minuty właśnie. zwykle, tak. 55 A ile trwało nagranie? Nagranie no, trwało tam z półtorej godziny góra, ale no, z dobycie materiałów, bo tam były też... Para, fabularyzowane sceny z życia tych ludzi, więc od, od wymyślenia, kto nim kto ma być naszym bohaterem, przez wnikliwy research, scenariusze, zdjęcia i tak dalej, no to za dwa miesiące no, powstawał program, tak myślę. Bo najwięcej czasu oczywiście zabierał research z tego względu, że za punkt honoru wzięliśmy sobie, że to nie będą opowieści o ludziach, którzy przestali pić czy chćpać, czy bić swoich żon, czy tam, nie wiem, robić jakieś inne głupie rzeczy, tylko o ludziach, którzy żyją pięknie. Czyli to nie chodziło o to, żeby opowiedzieć historię nie pijącego drania, bo takich to jest full, na pęczki, nie? tylko żeby dotrzeć do ludzi, którzy realnie zadośćuczynili w swoim życiu i ich życie jest dowodem na to, że cuda się zdarzają i że może dokonać się ta przemiana, jak w tytule twojego podcastu, nie tylko w stronę jak George Samsa, czy Georg Samsa, bo powinienem powiedzieć, kawkowski, który się zamienił w robala, tylko właśnie odwrotnie, że z tego robala możesz się zamienić w anioła i no, nie ukrywam, że research tutaj był, robił lwią robotę, nie? To, że to świat, no, z tych 256 odcinków, które nagraliśmy i wyemitowaliśmy, to myślę, że o dwóch myślę, że popełniłem błąd, dopuszczając bohaty. Do dwóch! Z 256. To jest prawie niemożliwe, nie? żeby aż. No tak, tak ale myślę, że róż... się nie pomylić. jednak ludzie różne ich losy się toczą, tak to, że teraz gdzieś tam dobrze żyje, może się przemieniłem, to nie znaczy, oczywiście. że za rok będzie a to samo. Ale oczywiście, że masz rację, bo każdy z nas może wybrać głupio na każdym etapie swojego życia. Tak samo a jak może wybrać mądry. skoro powiedziałeś, że miałeś dwie osoby, z którymi w cudzysłowie nie trafiłeś, tak. to czy masz z tego programu jakąś taką historię, która naprawdę utkwiła ci do dzisiaj i pamiętasz konkretnego bohatera? Bezlik. No pamiętam bardzo wielu, a z mi się spotykam stale. Do z którą mamy kontakt do dzisiaj, która jest no, kwintesencją dobroci, która wyszła z domu mega przemocowego. Bita zarówno przez ojca, najpierw, potem przez męża, no po prostu w straszny sposób, to jej zmartwychwstanie i to, kim dzisiaj jest, a jest człowiekiem no, tak otwartym, tak mądrym, tak dobrym, no to mamy stały kontakt. Ale mamy też historię ludzi, którzy byli, mają na koncie odsiadzane wyroki za mortwo, no? i to też są ludzie, którzy są dziś piękni. To, to hi Historia yy, Marka to jest, to, ojej, to jest po prostu nieprawdopodobna rzecz, bo on dzisiaj jest wzorem dla wielu, a no gdzieś tam zabił swojego przyjaciela, w ogóle, którego nie zamierzał zabić. szedł zupełnie kogo innego tam ukarać za zdradę z z jego żoną I, i te losy się potoczyły niebywale, no ale też zdane postaci, jak na przykład Lech Dyblik jeden z najwspanialszych w ogóle ludzi jakich dane mi było poznać, bo no, mądry, głęboki szczery, a przy tym rozpoznawalny bardzo, jeśli państwo wiedzą kto to Lech Dyblik, to powiedzą o no tak, genialny aktor, nie wszyscy, w Wielkiej Wodzie gra między innymi, ale wielu, wielu programach. i on kiedy był na tym swoim dnie Miał karierę u stóp, nie? był te aktorem Teatru Wielkiego w Warszawie, mógł wszystko, odniósł sukcesy też w produkcjach międzynarodowych i nagle ten nauk go po prostu tak stłamsił, że on no niemal na czworakach przyszedł po pomoc. I wstrząsające jest jak on mówi, że przyszedł po tą pomoc tam na Goplańską w Warszawie i, i ten gościu, który go tam przyjmuje mówi do niego, no to Najważniejsze, masz już za sobą. On mówi, ale co ja mam za sobą? Jestem skrajnie uzależniony, mam telepkę, w ogóle jestem brudny, omalże obcikany. Co ja mam za sobą? No, po pierwsze, przyszedłeś tu dobrowolnie, po drugie, poprosiłeś o pomoc, po trzecie, uznałeś, że sam nie dajesz rady. To właściwie to jest ja część tego, co trzeba zrobić, żeby zacząć normalnie żyć. Ale tych historii, no powiem Ci, no Max Dobromir, Mark Makowski, człowiek, który był, był na, żył na ulicy, przeszedł potworne męki tam w tych ośrodkach wychowawczych, bity, na różny sposób upokarzany, walczył o swoje życie. Dzisiaj jest ojcem szóstki dzieci, mężem jednej żony, który założył fundację Rampa, która pomaga ludziom z bezdomności wychodzić nie tylko do. Jako takiej tam używalności, ale daje im najpierw zdrowie poprzez leczenie, później ubranie, mieszkanie. Oczywiście nie za darmo nic, tylko wszystko za pracę, ale też pasję, którą, którą oni rozwijają. No przepiękne rzeczy, ale no w zasadzie w każda historia, o której wracam pamięci, pamięcią, nawet te dwie nietrafione, niosą, no, niosą ogromny, ogromny ładunek takiej nadziei, dobra i wiary w człowieczeństwo. Chociaż tak powiem z ręką na sercu państwu, że nie zamierzaliśmy, żeby tak było, bo działaliśmy w redakcji publicystyki, a nie katolickiej, wszyscy oni, nawet ci, którzy deklarują się jako głęboko będący poza Kościołem, na pewnym etapie tego swojego procesu zawołali do Boga. Wszyscy wszyscy, nawet jeśli w Niego nie wierzyli. I to było dla mnie zdumiewające, bo oczywiście znam ludzi, którzy żyją bez używek, czy też porzucili swoje nałogi i wykluczają istnienie Boga. Znam takich ludzi całkiem sporo, ale nie potrafiłem y, znaleźć kogoś, kto ma wiarygodną historię tego dobrego teraz, kto by był oderwany od Boga. Nie? I to było zdumieniem dla mnie, bo ja myślałem, że będzie bardzo duża różnorodność, że tych dróg jest wiele, bo jest wiele. Ale jednak tym rozwiązaniem jest tylko owa miłość osobowa, jak mówi druga tradycja Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, że jedynym autorytetem we wspólnocie jest miłujący Bóg, tak jak on objawia się w sumieniu każdej grupy. Miłujący, czyli jakby uwierzyć, że on jest, to jest jedno, uwierzyć... W Boga to jeszcze nic, jak pisze Święty Jakub, stąd nasza wspólnota nazywa się Wspólnotą Świętego Jakuba, że to właśnie na liście Świętego Jakuba Bili i Bob fundowali te 12 kroków i myśleli, czy nie nazwać wspólnotą Świętego Jakuba właśnie wspólnotę A. Taki był pierwszy ich zamysł. I Święty Jakub pisze, że wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czynisz, ale i szatani wierzą i w tej wierze drżą, bo to nie chodzi o to, żeby uwierzyć w Boga, tylko żeby uwierzyć Bogu. No i jak już to się stanie to wszystko jest możliwe. A dzisiaj pracujesz w telewizji w Polsce 24. Tak, w dzisiaj Nowej? pracowałem właśnie. Dokładnie, tak, z poranka rano. przyjechałeś tutaj specjalnie do nas. Tak. E, powiedz mi, dlaczego zdecydowałeś się na pracę w tej telewizji? Ufam mm -hmm. szefom. Uważam, że karnowscy robią bardzo dobrą robotę od dłuższego czasu i mają coś, co jest dosyć unikalne, czyli zarówno jakby wizję, jak i rozsądek. Nie? Czyli, że nie są nie, nie, nie zrobią ofiary całopalnej i nie, nie, nie będzie to kometa, która przemknie tam przez horyzont i zniknie. Raczej zwykle te rzeczy, które Michał i Jacek podejmują mają, tak jak to ewangelicznie mówiąc, że wiesz gdzie jest na dach, gdy kładziesz fundamenty nie? no poza tym, to co dla mnie istotne jest, zresztą to widać w telewizji, że tą szansę zaczyna codzienna relacja że ta bliskość tego środowiska do kościoła to jest też dla mnie kluczowe nie, nie, nie wyobrażam sobie pracować z kimś, kto jest skrajnie wrogi kościołowi. Z, oczywiście nie musi to być człowiek kościoła, ale żebym z nim skutecznie współpracował, ale no, to, jak, jaki masz stosunek do tej matki naszej, to jest dla mnie bardzo ważne przy wyborze współpracowników. Więc myślę, że to było najważniejsze, że zarówno to, że oni mają oparcie w Bogu, jak i to, że znają się na robocie. Ze sporo z dobrych dusz tutaj już było, dla mnie wiarygodnych. Bardzo lubię to środowisko. A poza tym no jest to wózek nierozpędzony, więc bardzo lubię być u zarania różnych projektów, bo wtedy też możesz bardziej odcisnąć swój udział na, na, na jakby wizji, w, jak, w jaki tam sposób się uda. A tobie zaproponowano prowadzenie poranków? Tak. I czy wiedziałeś od razu, z kim będziesz prowadził? Tak, tak. No od razu y, Michał chyba zaproponował mi tą, tak, że będę z Magdą Ogórek, chociaż nie znałem Magdy. Znaczy widzieliśmy się tam parę razy, ale, ale tak, od razu. No Magda, Magdalena Ogórek zresztą jest y, bardzo znaną y, Owszem, y, osobą. I, I lubianą. I lubianą. Nie stresujesz się z pracy z nią? Mam się stresować, że pracuję z kimś znanym i lubianym? To przecież tylko no ty... mi pomaga. Przeciwnie, A Jaka jest Magda? Na... Trudno mi powiedzieć, no bo już my się znamy ile? Dwa tygodnie. Dwa tygodnie. No mm -hmm. to co ja mogę powiedzieć o Magdzie? Na pewno jest profesjonalna, życzliwa, uśmiechnięta, oczytana. Czytamy podobne lektury, to nas na pewno zbliża. Nie wiem, czy mogę o niej mówić, bo zakochana w, w córce, co jest bardzo dobre. <noise> znaczy kochająca córkę, może tak. No, i cóż, kompetentna. Bardzo się cieszę. Myślę, że, że pasujemy jakoś. Dlaczego znaczy jesteśmy kompletnie różni pod wieloma względami, więc to może być takie dziwne zestawienie, ale myślę, że antenowo to się. No ale znani, lubiani, paniu... to was też łączy. No, to, 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 to z tą moją rozpoznawalnością w porównaniu z Magdą to w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast cieszę się bardzo, że do zespołu dołączyła Ania Szołańska, czyli właśnie ten mój, moja najukochańsza wydawczyni czasów Pracujemy razem od. Dawna, 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 dawna i to wiele, set, progr tysiące programów zrobiliśmy razem, więc to, że ona jest, zasiliła zespół, to jest w ogóle tak się cieszę, bo naprawdę nie było łatwo, bo tam miała inne propozycje, a przyszła tu i no mam nadzieję, że także dla dlatego, że to ja namawiałem, wierzę, że tak jest i no cieszy mnie to bardzo. To w ogóle. A poza tym zespół jest cała masa fajnych ludzi, dobrze się czuję w, w tym miejscu. Oby trwało jak najdłużej. A czy ty myślisz, że media jeszcze mają jakieś większe znaczenie w Polsce? Ogromne znaczenie, ale wszelkie media, także te, które ty tworzysz tutaj, no myślę, że ciągle komunikujemy się jednak bardziej cyfrowo niż analogowo. To znaczy ten nasze spotkania to tylko część naszej wiedzy, a jednak zwłaszcza młode pokolenie no czerpie swoją wiedzę z tego okienka, więc ogromną, ogromną edukacyjną albo antyedukacyjną rolę pełnią media. Niestety nie zawsze dobrą, i mam nadzieję, że kiedyś media publiczne znowu odzyskają tą swoją. Ważną, formacyjną rolę. Teraz niedawno ktoś pisał pracę magisterską o programie Ocaleni, Ocaleni, właśnie nie tylko, i pytał mnie, czy jeszcze mam nadzieję, że media publiczne będą pełnić misję. Ja myślę, że jeżeli trafią w ręce ludzi, którzy będą postrzegać polską rację stanu i, i w ogóle misyjność jako coś no, takiego, co jest nie tylko państwowo-twórcze, ale człowiekotwórcze i też no jakby godnościowo-twórcze, co będzie wspierało rodzinę, no to tak, to oczywiście, że wróci, ale do czasu, kiedy te media nie tylko w stanie likwidacji postawione, ale będą w rękach osób, które myślą o tym, co, że najcenniejsze dla człowieka to jest właściwie odrzucić te wszystkie rzeczy, które dla mnie są istotne, no to... Będzie to antymisja. Natomiast czy media są ważne? No są, przecież żyjemy cały czas zanurzeni w świecie medialnym. Nie mówię o nas dziennikarzach, tylko po prostu o każdym. Młode, młode dzieciaki są dzisiaj nadawcami treści, które rozchodzą się czasem w czy taka telewizja analogowa jeszcze się utrzyma? Czy właśnie, A tego nie czy... wiem. Nie, wątpię. Pewnie nie. To, to jest kwestia pewnie jakiejś może dekady, ale nie, to, to nie, nie wierzę, że te, te telewizje ramówkowe to czeka bardzo, bardzo długi czas, bo ludzie zbyt się przyzwyczaili do tego, że mają wszystko co chcą na to jak mogę I sobie zaprogramować co? Formaty. Tak, tak, tak. Podcasty, formaty, radio pewnie przetrwa, bo radio to jest trochę inna specyfika. przecież też pewnie ludzie wolą sobie tam ze spoty ściągnąć to co lubią i po kolei tam słuchać, ale ten gadający człowiek pomiędzy no, w ogóle ja dużo bardziej lubię radio niż telewizję. Ono jest y, takie intymne, takie bardziej ludzkie, takie bardziej sam na sam. No, bo nie ma żadnych świateł, kamer, nikogo Możesz przyjść nieogolony i zrobić naprawdę bardzo eleganckie spotkanie z y, królem, y, no, nie wiem, y, takim czy innym. I to, się, I to się będzie słuchać. No i poza tym w radiu mam tak, taką tendencję zawsze, że mówię do jednego człowieka. Nie? To jest. Y, Wymyślam sobie albo po prostu dedykuję to komuś i mówię do tego jednego człowieka, i to jest, ma taki niesamowity to jest. A, a te telewizja, no oczywiście, daje zupełnie coś innego. Przede wszystkim, no, no, łatwiej utrzymać rodzinę, będąc w telewizji, niż w radiu, to na pewno, ale też daje rozpoznawalność, daje coś, coś kiedyś powiedział, że tak mniej więcej. 40 lat pracy w radiu to jest 4 minuty bycia na wizji. Nie? To, to jest porównywalne, jeśli chodzi o siłę rozpoznawalności. Nie wiem ile w tym prawdy, ale śmieszne to było. Taka jest anegdota, bardzo śmieszna. Nie wiem, czy mam jeszcze czas, ale jeśli to tak powiem. Nie? Beata Michniewicz przez lata w Trójce, jak zaczynają w Trójce swoją pracę w 1992 roku, to ona i Monika Olejnik były tam takie głównymi reporterkami sejmowymi wówczas jeszcze Miecugow właśnie kończył swoją misję, Paweł Zagarłowicz przechwytywał i to o, Beata Michniewicz w czasach, kiedy jeszcze nie była, nie bywała w telewizji, później pracowała długie lata, no to w zasadzie rozpoznawalność była tylko na, z głosu, nie? I tam podjechała na stację benzynową i, i podchodzi do płacić tam po zadankowaniu samochodu, a pan do niej mówi, pani z i skąd pan wie? No widzę, tankowała pani w trójce. <laughs> I, to, I ona to opowiada, jak o tej wujeszcie że, że będzie rozpoznawalny. No, no, to to czasem, się, czasem się to udaje, ale bardzo niewielu. Natomiast. Co do zasady, to telewizja daje nam rozpoznawalność, czy też teraz internet? No bo TikTokerzy, czy YouTube. Ale jesteś rozpoznawalny? Słuchaj, mam też szczęście, że to nie jest nachalne. Znaczy, nie, nie ma dnia, żeby ktoś nie podszedł. codziennie ktoś podchodzi, ale zawsze to jest po coś życzliwego. Albo chce ktoś podziękować, albo spytać o to, jak pomóc komuś ze swoich bliskich. Więc no, jednak ta moja rozpoznawalność bardzo wiąże się z tym tematem wychodzenia z uzależnień i to jest taka rozpoznawalność, która nie jest uciążliwa, bo nawet jak tam gdzieś przebijamy się przed jakieś tam haszcze, gdzieś na Suwalszczyźnie, którą kochamy i nagle wyjdzie jakiś grzybierz mówi pan Rafał, a ja mówię, my się znamy, nie? To to jest miłe, nigdy to nie jest tak, o, to ty tam z tej telewizji takie, a takie, ty u kury pracowałem nie? Czyli to, to, to w ogóle nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło, nie? A zawsze wszystkie te reakcje albo były takie szybko, no Ocalony, albo była taka miła interakcja, albo jak pomóc komuś. No jak jesteś z rodziną, no to oczywiście to nie, nie, nie jest to może najradosniejsze, ale naprawdę to nie, nie jest nie ta jest skala rozpoznawalności, że musiał się wszystkiego uganiać, po prostu mówię dziękuję i odchodzę i nikt tam nie, nie goni mnie, żeby zrobić selfie, także to nie ma takich na szczęście, znaczy nie wiem czy na szczęście, pewnie też może być jakoś miłe, ale no nie, tego typu pokarm mi jest zaoszczędzony nasz, póki co. Naszym gościem był Rafał Porzeziński, dziękuję ci serdecznie. Dziękuję i zapraszam państwa do spotkania w różnych miejscach, także tu przychodźcie, przemiany, to naprawdę coś pięknego, a dla tych, którzy ciągle tęsknią za pełnią człowieczeństwa, no to polecam ten adres Soulenity TV. Wejdźcie, poszukajcie, dużo tam tropów. Także kłaniam się, dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. papa. Pa. Pamiętajcie, subskrybujcie nas, łapki w górę, dzwoneczek i możecie wspierać nas na Patronite. I do zobaczenia cześć.